Polska powinna wyjść z ZTS-u unijnego. My płacimy za to, że żyjemy. Co by Polacy zrobili, jakby okazało się, że z miesiąca na miesiąc mają połowę niższe rachunki. Plaskaliby panu Wiechowi, czy jednak temu, który zdjął ich, z ich pleców ten ciężar. To, że ten Zielony Ład w takim, a nie innym kształcie przechodzi. Jest owocem decyzji rodziny politycznej Donalda Tuska. Mamy bodnaryzację prawa. To, co robi Bodnar, to jest naruszanie prawa w wielu obszarach. Żeby Ukraina czy państwa bałkańskie weszły do Unii, to nie jest żadna przeszkoda natury formalnej. To trzeba zmienić zasady gry. Tylko no. chodzi o to, że Niemcy tracą panowanie nad Unią Europejską. Niemcy grają zawsze na siebie, a kiedy mogą nie pomóc Ukrainie, a pomóc Rosji, wielokrotnie to robiły. Nie dajmy się okiwać, że my swoją suwerennością będziemy płacili za to, żeby Niemcy jeszcze mieli więcej Panowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Niemcy są jednym z winowajców tego, że Ukraińcy dzisiaj muszą przelewać krew na froncie. Tusk to, tam to dzwonił do tego Webera, coś tam dowiózł. Nie on tam po cichutku, tylko poklepany, że fajnie Donald, teraz tutaj jest agenda do zrealizowania. Prokuratura z naszych rządów nie wchodziła do domów, nie włamywała się do domów polityków opozycji, byłych ministrów, bo takie jest życzenie polityczne, żeby były igrzyska tydzień przed wyborami. Ta mistyfikacja z Pegazusem służyła tylko i wyłącznie ochronie interesów poszczególnych kolegów Donalda Tuska. Witajcie na przekanale. Dziś z nami Sebastian Kaleta, poseł suwerennej Polski. Kłaniam się, dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dziękuję miło mi. Być w przekanale mam nadzieję, że będzie to ciekawa rozmowa. Też mam taką nadzieję. To może na początek jak minęła majówka. Aktywnie bo ładna pogoda była, więc dużo roweru, dużo biegania. Samemu i za dziećmi z dziećmi, bo <grym> moi synkowie są bardzo, bym powiedział, żwawi. A starszy lubi jeździć już rowerem, grać w piłkę, więc nie nudziłem się, ale też chwilę by poczytać książkę, jakąś się znalazłem, więc ale oczywiście też na bieżąco śledziłem wydarzenia i uczestniczyłem w różnych uroczy... kilku uroczystościach, więc to był czas aktywny no i byle ta pogoda się już utrzymała. O tych bieżących wydarzeniach będziemy rzecz jasna rozmawiać, ale do, chciałem dopytać o to bieganie, bo ja zauważyłem, że dość często, dość aktywnie biegasz i nawet w różnego rodzaju biegach bierzesz udział. Tak, faktycznie od kilku lat staram się, bardzo lubię bieganie, bo powiedzmy w tym tempie, w tym biegu politycznym, można powiedzieć, człowiek bardzo, bardzo łatwo się zatraci. Ciągłe telefony, zarówno od Kolegów, od współpracowników, od przełożonych, czy to wcześniej w ministerstwie, czy w takich relacjach politycznych. Z drugiej strony ciągłe obcowanie z mediami, dziennikarze ciągle coś pytają i ten telefon, jakby jest takim przyklejony do ręki cały czas, a taka godzina wyłączenia się pozwala trochę się zrestartować. Ale ja jakiś sam biegaczem nie jestem. Powiedzmy, że to jest bardzo bardzo amatorskie, pro, bardziej zdrowotne podejście, ale też to jest właśnie najfajniejszy ten aspekt, jednak trochę wyłączenia się z elektroniki przede wszystkim, chociaż na przykład ja lubię słuchać audiobooków, biegając. To jest bardzo fajne, można dwie rzeczy naraz robić: okay. dbać o zdrowie i też czegoś ciekawego się dowiedzieć podłączyć się w trochę inny świat. I to jest e, też taka forma, że ten czas jest podwójnie zagospodarowany. Rzadko, rzadko jest taka możliwość. No, e, no, ale też bieganie motywuje do, do zdrowego trybu życia. Staram mhm. się, powiedzmy. Na przykład e, udało mi się dzięki temu, że częściej biegam, pozbyć się uzależnienia na przykład od nikotyny. No proszę. E, więc tutaj. Kilka lat takiej konsekwencji i takiej chęci, żeby jednak, no, dwie, można powiedzieć, wypacza, dwie rzeczy sprzeczne, ale jednak ta chęć bardziej zdrowego trybu życia i przełożenia na to, żeby też ten wysiłek przynosił jakieś efekty, spowodowało, że głowa, się, głowa odeszła od tego nałogu, który nie jest, nie jest zbyt zdrowy. Dobra kondycja na pewno się w polityce przyda, generalnie w życiu, ale chyba teraz w opozycji spokojniej. Mniej pracy mają posłowie opozycyjni. Znaczy, to, czy opozycja ma dużo pracy, du du wiele zależy od rządu. Bo jeśli parlament ma dużo inicjatyw rządu, to często musi pracować i te obrady dużo tematów musi być przedyskutowanych i na komisjach a jako że ten rząd niewiele robi to w siłą rzeczy opozycja skupia się na tym by mówić jak niewiele rząd robi albo że nie robi to co miał robić albo że nadmiarowo robi to co o czym nie mówił że będzie robił co powoduje że trochę inny jest tryb pracy ale to nawet nie chodzi o to, czy jest dużo czy mało pracy, bo jednak, mimo wszystko, praca w administracji rządowej to jest wielkie poświęcenie. Oprócz polityki jest jednak dużo pracy, której się na co dzień nie widzi z perspektywy mediów. Media nie widzą tej pracy urzędniczej, którą każdy poseł, który jest sekretarzem stanu lub ministrem, wykonuje. Jest to fizycznie wiele bardziej, na pewno większe wyzwanie. Natomiast ja w opozycji się nie nudzę, nie nudzę staram się być aktywnym przedstawicielem opozycji, takim posłem, który wie gdzie zapytać, wie na co zwrócić uwagę i przede wszystkim codziennie staram się być aktywny. Tak jak e, lubię się przebiec, ale po biegu, na przykład wysłać dobrego x albo interpelację, to jeszcze, jeszcze inspirację no, podczas tak. tego biegania mam i potem to przekładam na papier i wieczorami sobie różne rzeczy wypisuję, w szczególności do ministrów i dowiaduję się ciekawych rzeczy. Aktywność w social mediach rzeczywiście spora. Niektóre media analizują tę aktywność i czytałem, na przykład artykuł na konkret 24, analiza wpisu na temat tego projektu zmian w kodeksie karnym dotyczącym. No, to się tak. W mediach zaczęło mówić mowę nienawiści, no ale autorzy tego projektu twierdzą, że to nie o to chodzi, to chodzi o ochronę praw mniejszości, osób dyskryminowanych, czy też grup dyskryminowanych. Ty na portalu X bardzo krytycznie się do projektu zmian odniosłeś, a konkret 24 zarzucił manipulację, że wcale nie o tym jest projekt. Projekt nie dotyczy cenzury, nie dotyczy właśnie ograniczania wolności słowa, a dotyczy litery, tylko ochrony praw pewnych grup. Cóż, no, jak nie mogę zarzucić fałszu, bo w oczywisty sposób ta moje, moje poglądy w tej sprawie no, są w 100% zgodne z prawdą, to mi często te serwisy takie sprawdzające wypowiedzi polityków, próbują przypisywać manipulacje. No ale tutaj w tym przypadku jest to taka słabe, słabe przypisanie. Dlaczego? No spójrz, z, te, z takiej perspektywy co to prawo ma, komu zagwarantować ochronę? Na przykład środowisko LGBT. Czy w Polsce, nie wiem, jesteśmy w Warszawie, chodzisz po ulicach, widzisz, żeby ktoś, widziałeś kiedyś pobitego aktywisty LGBT w Warszawie? Czy widziałeś pobitego człowieka za to, że szedł z flagą w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym, fl tęczową flagą w jakimkolwiek się, innym że do miejsc, został pobity albo został zwyzywany i nie było, nie było reakcji policji czy prokuratury? Przecież każdy taki przypadek, jeśli się już pojawi, jest nagłaśniany i są różne działania policji czy prokuratury. Zatem, nie znam przypadków, żeby służby nie zainteresowały no właśnie, się sytuacją. Czyli jeśli jakaś ustawa ma ustawy typu karnego, zawsze muszą rozwiązywać problem. Czyli, że przykładowo, jeśli środowiska LGBT są dyskryminowane i są prześladowane w tej fazie fa w tej fazie właśnie takiego no, znęcania się bym powiedział, czy, bo to jest o tego rodzaju zachowań chodzi w, tym, w tych przepisach karnych związanych z mową nienawiści, czy atakami ze względu na różne cechy człowieka i grup, do których przynależy, to wówczas musi być realny problem. Czyli, że jest jakieś zachowanie, jakiś pakiet zdarzeń które nie spotykają się z prawną karną reakcją państwa. Jeśli w tych przypadkach zawsze jest reakcja w tych na przykład jakieś pobicie, czy jakieś wyzywanie, zależenie kogoś drugiego człowieka, czy no jak z tą słynną torbą była ta dziewczyna, przecież trafiła na trzy lata do więźnia, bo torbę wyrywała, rzekomo to było właśnie na tym tle też tak to przypisano. I Czyli nie ma sytuacji, które miałoby powodować, że polskie państwo nie reaguje na negatywne zachowania wobec drugiego człowieka, również ze względu na e, chociażby poglądy LGBT, czy utożsamianie się z tym środowiskiem. No to zatem należy sobie zada zadać pytanie, to po co te przepisy są? I w mojej ocenie, akurat e, na poziomie e, Unii Europejskiej w Resorcie Sprawiedliwości reprezentowałem rząd w różnych debatach, jak to próbują przeforsować na poziomie Unii, w tych wszystkich dokumentach, Chodzi o tożsamość płciową, między innymi, Ta, ten, ten no gender, tak zwany. Kiedyś to swoją drogą Beata Kampa kiedyś powiedziała gender, i kilkanaście lat temu się lewica śmiała, że potwór gender. Że coś, coś, nie wiadomo o co chodzi. Na dzisiaj, po kilkunastu latach, spójrzmy: te kilkadziesiąt płci, co jest wymyślanych, te jakieś łazienki, dla, no przecież to się. Te wymuszanie tych zaimków. Przecież to, z czego się lewica śmiała, że prawica mówiła, że gdzieś jest coś niebezpiecznego na horyzoncie, to dzisiaj realnie już jest ubram I przykładowo. Yy, Jeden twierdzi, że jest 50 płci i uważa każdy za imek, że tutaj trzeba pilnować się, bo jak nie, to będzie po prostu jakaś obra obraza dla tej osoby, która sobie wymyśliła za imek. No ale ktoś może pomyśleć, no, że no, powariowali, tak? No Jest, jest przysłowiowy chłop i baba, i tyle, tak? A ktoś sobie wymyśla, że jest zwierzęciem, że jest jednego dnia mężczyzną, drugiego dnia stołkiem, czy cokolwiek innego, że może sobie człowiek wymyślić jakąkolwiek chce tożsamość i żąda od społeczeństwa, żeby społeczeństwo uznawało jego tożsamość za równoprawną biologicznej tożsamości i faktom. No i przykładowo, jaka? nie ma żadnej gwarancji w tych przepisach, że. Na przykład, jeśli ja będę się śmiał z tego, że y, ktoś sobie wymyślił, że dzisiaj jest, jeden, jednym, dzisiaj jest mężczyzną, jutro jest kobietą, a trzeciego dnia to w ogóle twierdzi, że nie jest żadnej płci. Ja na przykład mogę sobie z tego przydzić jako, jako głupotę, a y, ten przepis zakłada, że w tej sytuacji mogę odpowiadać karnie, czy każda osoba, a z drugiej strony, jak to działa ma potem, mm, bo nie wiemy, będą stosowane to przecież sądy i prokuratura. Mhm. Tak? Czyli najpierw i ten mechanizm, czy za co będzie ktoś karany. No nie wiadomo, jak, jak, jak sędziowie będą z tego przepisu korzystali. Skoro wiemy, że na takie realne sytuacje, o których się mówi, że to jest uzasadnienie, żeby się LGBT spoko, swobodnie w Polsce mogło czuć, to ten problem nie istnieje, no to jaki inny problem ma to rozwiązać? I teraz druga, drugi element prawa karnego, który jest nie tylko jeśli chodzi o reakcję państwa na konkretne zdarzenia, ale chodzi również o zachowanie społeczeństwa w świetle grożącej grożące odpowiedzialności. No, chodzi o to, żebyśmy po prostu o tym nie rozmawiali, żebyśmy się bali punktować tych absurdów, ponieważ może przyjść policja ideologiczna. I też taka jest rola tych przepisów, żeby po prostu był efekt mrożący, żebyśmy z pełną powagą, mówili, dobrze, to dzisiaj jesteś ono. I następnego dnia, jeśli powiesz na kogoś ono, przepraszam cię bardzo, nie wiedziałem, że zmieniłeś za imek. Oczywiście, masz to twoje pełne prawo, i żebyśmy w ten sposób byli wewnętrznie ocenzurowani, bo może to ono, nie wiadomo, pójść poskarżyć, się, że jest dyskryminacja w miejscu pracy czy wśród znajomych, i potem przyjdzie policja ideologiczna. No, na zachodzie przecież to się dzieje. To się dzieje realnie na Zachodzie. Dlaczego te same przepisy, one są w takim samym brzmieniu, w Polsce mają wywrzeć inny skutek? I czy ja manipulowałem, czy raczej konkret manipuluję? No dobrze, ale z tymi robakami to przeszarżowaliście. Do tej pory wiele ludzi to, że tak powiem, no, wyśmiewa, że jest niby takie ryzyko, że teraz wszyscy będziemy jeść robale. No to widzisz. Tak jak. W... W tym poprzednim temacie przywołałem podobną falę hejtu, że ktoś zaczął mówić o gender i tam lewica mówiła, ha, potwór gender, tak samo lewica próbuje wyśmiewać, jak ktoś zwraca uwagę na te trendy żywieniowe. No przecież cały ten zielony ład służy temu, żeby nie produkowano żywności w Europie. Jest trend taki, żeby wielkie korporacje w sposób syntetyczny tworzyły żywność, a różne braki będą uzupełniane przez import przez Unię Europejską. I Trend na robaki polega na tym, że to właśnie być, tak to jest ta forma syntetyczności, żeby to na masową skalę stworzyć. No tak, ale to było przedstawiane, że to już za chwilę, taki jest realny plan, realne zagrożenie. To jest realny plan, tylko że jeśli ktoś w sposób racjonalny podchodzi do sprawy, to nie jest tak, że jak my mówimy o jakimś zagrożeniu, to znaczy, że następnego dnia już ono nastąpi i po prostu nagle będzie rewolucja z dnia na dzień. Niestety, ale komuniści nauczyli się funkcjonować w rzeczywistości pozarewolucyjnej. I wymyślili sobie kiedyś tam, ten Gramsci był taki filozof ich, że trzeba iść powoli, instytucjami, że ta rewolucja, efekty, jakie oczekuje się od rewolucji, niestety trzeba inną drogą iść. I droga, którą nowocześni komuniści obrali, polega na tym, żeby w sposób długofalowy zmieniać nasze przyzwyczajenia, zmieniać nasze oczekiwania, nasze postrzeganie wolności i ym, na przykład Unia Europejska to w sposób fenomenalny transponowała. Wyobraźcie wyobraź sobie, że y, Unia, jak planuje jakieś działania, to nie jest tak, że tak jak mówimy o zielonym ładzie teraz o zagrożeniach poszczególnych, że dyrektywa budynkowa jest, że ETS nowy na paliwa, to nie są zmiany, które wejdą w życie za miesiąc. To są zmiany, które wejdą w życie za rok, za dwa, za trzy za cztery, ale decyzje zapadają już dzisiaj i będzie bardzo trudno je odwrócić. I to właśnie umiejętnie y, potem próbuje obśmiewać y, ta, ta strona, która tworzy takie plany. Oni wiedzą, że oni to w sposób salami robią i to powoli ta kula się śniegowa rozpędza. I właśnie jak ktoś mówi: Halo. No za 2-3 lata będzie, będzie trend na te robaki, na Ta, tę mąkę, tak? I mówią, za 5 lat za pięć lat już tak przygotowany człowiek uzna to, że to jest za coś normalnego. W tym kontekście niektórzy mówią, no dobra, no w związku z tym, że te plany unijne są rozłożone na, na lata, to każde państwo ma czas, żeby się na nich przygotować do ich, do ich wdrożenia, dostosować nie wiem, być może swoją energetykę do Oczekiwań unijnych, ograniczyć zużycie węgla, etc. No, zasady są jasne, niezmienialne. Tutaj to też jest zarzut wobec Unii Europejskiej, że też nie, 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 nie koryguje tych zmian względem sytuacji geopolitycznej, wojny na Ukrainie, etc. No, ale skoro tak zasady wyglądają. To albo się do nich dostosujemy, albo nie. Albo będziemy płacić bardzo dużo, bo korzystamy z węgla, albo będziemy przestawiać swoją gospodarkę, energetykę na, na inne tory, bardziej takie, jakie oczekuje Unia Europejska. I być może, bo dlaczego Polska ma ten problem? Bo cały czas bardzo dużo korzystamy z węgla. Inne gospodarki zachodnie tego problemu aż tak dużego właściwie no, nie mają. No Jeśli mówimy o tym elemencie takiego myślenia właśnie typu Sanami, no to jeśli. Najpierw społeczeństwo się w jakiś sposób interesuje do pewnych zmian w tym aspekcie ideologicznym. Czy znaczy, tak jak z tymi robakami. No to są w, kilka dni temu była taka wielka kampania, że robaki są super w mediach. No to się e, pojawia regularnie e, co jakiś czas. I, no, będzie się ludzi urabiało w tym kierunku, żeby na, sami zaczęli chcieć tak, e, eksperymentować z robakami, jeśli chodzi o żywność. No i w ten sposób, żeby wypierać tą tradycyjną. Ale e, przechodząc na pole energetyki. Papier wszystko przyjmie. Możemy uznać, że Polska ma 3 lata na całkowitą transformację energetyczną, czy 15 nawet lat. Tylko, że, żeby ją przeprowadzić, potrzebne są gigantyczne pieniądze. Ja pamiętam w 2019 roku, jak była kampania, pierwsza i druga, bo była do Parlamentu Europejskiego i do y, Sejmu, to. Y, i wówczas ko koalicja europejska, obywatelska nie mówili, że no, będziemy zeroemisyjni do 35 roku, pozbędziemy się węgla. No ja pytałem, no ale to przecież, żeby to zrobić, żeby przestawić tylko energetykę ro rozumianą jako prąd, to trzeba podejrzeć 400 miliardów złotych na inwestycje w prąd. E nawet może więcej, bo to było jeszcze przed przecież e COVID-em i przed e wojną ale co z energetyką cieplną, z transportem, to przecież yy, są potężne środki. No tak, I Bank, mówicie o kosztach i w kontekście ale zmian to jest policzone. I to jest policzone, w zakresie energetyki, a nowy rząd mówi teraz o kosztach w zakresie budowy CPK. Pytanie, czy koszty są argumentem, żeby czegoś nie robić? Yy, pytanie zawsze o koszty rozłożone w czasie, bo jeśli do 30 roku, zgodnie z tymi pakietami unijnymi, polska gospodarka musi wygenerować kosztu w postaci 1 2, bilio 2 biliony złotych, to jest koszt, który Polska musi ponieść z różnych programów unijnych, tam refundacji, funduszy, Polska uzyska jakieś 500 miliardów, to półtora biliona, to są dwa budżety polskie roczne, musi cała gospodarka wygenerować na tę transformację energetyczną, na co nie ma szans po prostu. A mechanizm, który oni stworzyli, jest taki, że im bardziej my nie zrealizujemy ich celu, tym droższa będzie ta inwestycja będziemy więcej za, za bieżące koszty płacili w tych ETS-ach. I problem polega na tym, że tak jakby powiedzieć, jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie, płaci czynsz i chce się pozbyć tego czynszu, i chce kupić własne i na przykład realnie stać go na 30-metrowe mieszkanie czy 40-metrowe, ale kupuje 90-metrowe. I kredyt powoduje, że nie może spłacić kredytu, bo nie ma tyle zarobków, ale z drugiej strony nie ma też już na życie. I to jest ten, to jest, to, to jest, to jest ten problem, że nie jest problemem to, że my w jakimś, na jakimś etapie będziemy inwestować. Cały świat będzie inwestował w nowe technologie, bo to jest idea rozwoju. Tylko chodzi o to, że Polska nie jest ten, ten model został tak napisany, że Polska nie jest w stanie, z kraju, który jest lekko za krajami zachodnimi, nagle stać się naj, największym inwestorem, ponieważ my nie mamy takich zasobów. A jeśli nie mamy takich zasobów i będziemy drenować społeczeństwo z tych zasobów, to polskie społeczeństwo po prostu się nie będzie rozwijać, nie będzie bogaci, bo całość naszych zasobów będziemy tylko pchali w jednym kierunku. Mhm. I to jest problem. nie to, czy nie inwestować w energetykę atomową? Trzeba. Trzeba robić pilnie. Nie to, żeby nie inwestować w nowoczesne sieci przesyłu energii. Trzeba. Tylko, że zawsze nasz, my mamy, tak jak słusznie zauważyłeś, zadając to pytanie, my mamy inne uwarunkowania również wyjściowe do tej, do tej transformacji. My nie mamy tak rozwiniętego atomu jak Francja. My nie mieliśmy dealu z Rosjanami, jak mieli Niemcy, jeśli chodzi o gaz. My nie mamy gazu z Afryki, jak Hiszpania, czy Włosi. My stoimy, nasza gospodarka stała od dekad na węglu i nagle, jak tylko ten węgiel ma zniknąć, no to my jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji. Ale I... świętowaliśmy kilka dni temu dwudziestolecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to trudno powiedzieć, że to się dzieje nagle w Unii Europejskiej. No to są takie tendencje od dekad, prawda, też, żeby dekarbonizować gospodarki. I to się dzieje, przecież w Polsce fotowoltaika jest bardzo wysoko rozwinięta, Polska, jeśli chodzi o OZE, jest, no, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju, jest bardzo wysoko. Za naszych rządów zresztą to się dzia, przecież działo. Natomiast istota polega w tym, jak, jakie są oczekiwania, jakie są koszty bieżące i czy my jesteśmy w stanie temu sprostać. Polska nie jest w stanie temu sprostać bez utraty swojej konkurencyjności. I przykładowo są takie argumenty, jak na przykład pan Wiech podaje, że no, Chińczycy też mają swój ETS. No i ja z przyjemnością wezmę chiński ETS do Polski, który jest 10 razy mniejszy. Chińczycy mogą mówić, że oni są e, przecież też za transformacją energetyczną, tylko że jeśli oni o wiele mniej wydają na, na te certyfikaty, no to siłą rzeczy, jak ktoś wydaje 100 euro, a ktoś 10 euro, to kto jest bardziej konkurencyjny? A pan Wiech na przykład stawia, że to jest równoważne, że no skoro ten też ma system, tak? No ale wszystko, co dzieje się w Chinach, to w skali globu to można powiedzieć, że to jest naj, tak? Że oni najwięcej czegoś robią, no bo takie mają zapotrzebowanie, ale Chiny oczywiście stawiają także na energię odnawialną, transformują swoją energetykę, jednocześnie odnotowują rekordowe wydobycie węgla, więc to nie jest tak. No bo że... z tego węgla robią te panele fotowoltaiczne <grym> dla Europy, tak? No, którą my kupujemy No, Transformacja energetyczna w zamyśle miała być kołem zamachowym i można powiedzieć, skoku cywilizacyjnego, technologicznego w Europie. Dzisiaj wiemy, że te, w tej transformacji energetycznej Europa przegra. Przegrała już w zasadzie, przegrała. Już tak. I dalej czynienie z Unii Europejskiej jakiegoś prymusa. 7% emisji CO2 ma Europa, Polska 0,6 bodajże i my. Będziemy naj, najwięcej, zapłacimy za to, że Chińczycy, Hindusi, Amerykanie emitują tego na potęgę, a polska gospodarka straci najwięcej, bo Chińczycy czy Amerykanie mają kapitał, mają technologię. My to musimy wszystko kupować po droższych cenach, bo ta technologia jest cały czas droga, jednocześnie mając, no, nie, nie, nie będąc na takim rozwoju gospodarczym, że możemy pozwolić sobie na wybudowanie elektrowni atomowej w bardzo krótkim czasie i to, to są zasady. Zasadnicze kwestie, które powodują, że może się okazać, że na przykład Amerykanie transformację energetyczną przejdą w, 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 dłużej w czasie niż Unia Europejska. Ale będą bogaci na koniec i będą pionierami. No bo tego typu wielkie operacje muszą być w sposób odpowiedzialny przeprowadzone. I Polska, niestety, jest na najgorszej z możliwych pozycji. Nie dość, że Unia się w tym pogubiła, to najgorzej w Unii dostała Polska z tego wszystkiego. Więc jesteśmy naprawdę w fatalnym położeniu i trzeba to po prostu odwrócić. I to będą główne tematy tej eurokampanii, bo wybory, no już można powiedzieć, prawie że za miesiąc. Wydaje mi się, że tak. Już dzisiaj widać, że Zielony Ład w różnych obszarach i energetyki, i rolnictwa i te koszty życia, które coraz bardziej Polacy zdają sobie sprawę, że koszty codziennego życia wynikają z tego, jaka jest polityka na poziomie Unii. I myślę, jak dużo prawa tam jest ustalane, nie? Jak dużo prawa, które decydują bezpośrednio o tych aspektach życia codziennego. Dlatego też myślę, że to będą ważne tematy tej kampanii. Polacy przez, zaczynają dostrzegać, że tak zwana uśmiechnięta Europa to nie jest tylko poklepywanie się po plecach, tylko to są poważne interesy wielkich graczy i Polska musi się w, na tym pułapie odnajdywać. No i pytanie, czy. Wygra wizja uśmiechniętej Europy, że wystarczy, że po prostu powiedzą, że Polska ma należne miejsce w Europie i w ogóle wszyscy nam klaszczą? Czy wygra wizja, nie będziecie nam wciskać drożyzny w związku z waszymi chorymi ideologiami? Ja mam nadzieję, że wygra ta druga racjonalna postawa i będę zachęcał Polaków, by, by poparli taką wizję, ponieważ po prostu. Nie mamy czasu, jeśli chodzi o nasz kraj, bo jeśli zacznie być, być ten Zielony Ład wdrażany i my się z tego nie wyłączymy, czy z paktu migracyjnego, to po prostu czeka nas nie tyle równia pochyła. W pakcie migracyjnym jest takie pojęcie obowiązkowej solidarności. Takie szczytna, obowiązkowa solidarność. Taki oksymoron. I. Jeśli my w tym będziemy uczestniczyć, to wszystkie problemy, które ma Zachód, jeśli chodzi o y, gospodarkę, o społeczeństwo, trafią do Polski. Czy mówimy o Zielonym Ładzie, czy o pakcie migracyjnym, ale Polska korzyści z tego y, korzyści nie odczuje, y, jeśli chodzi o poziom życia na Zachodzie, ponieważ będziemy dławieni właśnie tymi zmianami. Zostaniemy w miejscu, w którym jesteśmy gospodarczo, ale zyskamy pakiet nowych problemów. I w mojej ocenie jest kilka elementów, które powodowałyby, że da się. Tego uniknąć. Chociażby z, od wielu lat suwerenna Polska wskazuje, że Polska powinna wyjść z ets unijnego z uwagi na to, że to jest niekonstytucyjne obłożenie nas z takimi podatkami jako Polska. Wspomniany e, redaktor Wiech powiedziałby to sobie: możecie to zrobić, ale wychodzą, wychodząc wcześniej ale z Unii Europejskiej. Tak, a co nas z dnia na dzień wyrzucą z Unii? Jakbyśmy to włączyli? A Polacy, co by Polacy zrobili, jakby okazało się, że z miesiąca na miesiąc mają o połowę niższe rachunki? Przedsiębiorcy jeśli zobaczyli zamiast faktury na 40 tysięcy ma 20 tysięcy? Co by zrobili? Klaskaliby panu Wiechowi, czy jednak temu, kto zdjął z, z, z ich pleców ten ciężar? A wówczas oczywiście trzeba by rozpocząć negocjacje z Unią Europejską, które nie byłyby łatwe. Jeszcze kilka miesięcy temu Donald Tusk powiedział, ale, ale, że jak będzie premierem, obniży rachunki za prąd i gaz o połowę. No to ja mówię, jak można obniżyć, wyłączyć ETS. A na przykład, no skoro pan Wiech mówi, że przecież Chiny mają swój ETS też, no to indeksujmy sobie ETS do Chin. W Polsce, stwórzmy własne ETS, co to jest za problem. Mamy system monitorowania emisji w Polsce, już gotowy przecież, bo raportujemy system ETS. Tylko Wskażmy na przykład, że polska gospodarka ma jakiś współczynnik mieszany między chińskim, europejskim i innym, i nie będzie 100 euro za tonę, tylko na przykład 20. Przecież no wtedy, wtedy, czy wtedy pan wie, będzie zadowolony, bo będzie system ets będzie w Polsce. System, tak. Przedsiębiorcy w Polsce będą zadowoleni, bo będą płacili mniej za, za te, te chore certyfikaty. No i wie, pomysłów jest wiele, tylko musi być determinacja, zarówno przede wszystkim po stronie rządowej, ale wynik właśnie wyborów do Parlamentu Europejskiego, powinien być wyznacznikiem do tego, żeby klasa polityczna w Polsce do tego zmierzała, do takiego modelu i jeśli aktualny rząd nie będzie takiego modelu realizował, to przyszły rząd, to w sensie być może w kolejnych wyborach Polacy wybiorą taki rząd, który realnie, bo być może pan Tusk zapoznawał się z naszymi analizami, kiedy mówił o tym, że prąd połowę może być tańszy, analizami suwerennej Polski, tylko zobaczył, że, że to chodzi o to, żeby ten ETS ściąć i to pan, wtedy Tusk byłoby... Pan Tusk to wszystko robi za przeknięciem palca. Oczywiście, żartuję, przecież wiadomo, że to ja Później przychodzi, że on ordynarnie co kłamał. przychodzi, co do czego? To on mówi, że co, co ja coś takiego mówiłem, albo to jest moja odpowiedzialność. Nie, to nie moja odpowiedzialność, więc znamy te, te sztuczki. Ale co do ETS-u my w materiale na przekanale informowaliśmy o tym, jak wiele jest tam błędów w tym mechanizmie. De facto, system, który można powiedzieć nie działa. No, zdaniem wielu firm, które muszą uiszczać te opłaty, po prostu system nie działa. System, który nie mobilizuje do inwestowania w nowoczesne technologie, które chociażby wyłapują CO2, właśnie. Z tej emisji. Odsyłam do materiału pod tytułem Unia szykuje nam ubóstwo energetyczne. O co chodzi z tym podstawowym błędem ETS-u? Płacą za te certyfikaty do emisji firmy za tonę węgla. A nie za to, ile wyemitują CO2 do atmosfery. Więc jeżeli ktoś ma nowoczesne technologie wyłapujące CO2, to to nie jest uwzględniane w kosztach certyfikatów do emisji CO2. Więc jakby to jest podstawowy błąd, że płaci się za tonę spalonego węgla, a nie CO2. To chodzi o węgiel, czy chodzi o emisję CO2? No bo jakby to są dwie rzeczy, oczywiście od siebie jak najbardziej zależne, ale trzeba jakoś to policzyć. No i liczone są tony, a nie emisja CO2. Zatem no to, to zniechęca do, do innowacji w zakresie spalania węgla, no bo przecież cały ten system został stworzony po to w pierwszej kolejności, żeby uzależnić Europę od gazu. To był plan Niemiec. No teraz im się posypał, ale taki był plan, żeby wyłączyć węgiel, a gaz już nie był objęty takimi restrykcjami potężnymi. I istota tego systemu leży w tym, że my płacimy za to, że żyjemy. Po prostu. I e, jako, że. Polska nie jest nie jest jakąś intencją Polaków, żeby mieć prąd z węgla, jakoś naszą wielowiekową, wiel z wielu dekad. No. Wchodząc do Unii, mieliśmy taki spadek, można powiedzieć, gospodarczy, jaki mieliśmy, no bo nie mieliśmy innych źródeł, więc nie, nie mamy słońca i wiatru, żeby tak się obstawić, jak mogą Hiszpanie czy Włosi. Trochę no, mamy wiatr. Mamy wiatr, trochę wieje, no, ale są różne takie przeloty, w sensie, że tam ta. Jak raz zawieje, to jest za dużo tego prądu. To są po prostu jak, miejsca, w których tak, ten wiatr trzeba jest. Trzeba magazynować, przesyłać, so, nie ma. to są potężne inwestycje, wiadomo. ale e, finalnie sprowadza się do tego ten system. Że on zwalcza węgiel. Kto ma węgiel, musi płacić bardzo dużo. Tylko, że jeśli ten certyfikat kosztuje 5 euro, to nie jest to, można powiedzieć, kluczowe dla ceny prądu. I tak było, kiedy ten system powstawał. I istota szkód, które ten system w Polsce wyrządził, wyrządza, jest to, że w 2014 roku Tusk podjął negocjacje na temat pakietu klimatycznego, skończyła je kopacz żeby uwolnić certyfikaty i zabierać z rynku od 19 roku. Wówczas na giełdach te certyfikaty się podlegały wolnemu handlowi i zaczęły się spekulacje, co spowodowało, że on nagle zaczął wzrastać do 30 kilku euro. Po ogłoszeniu Zielonego Ładu niemal do 100 euro skoczyło i. No tak, ale przecież i, i stotę... argument jest taki, później osób, które twierdzą, że ten system jest OK, że te pieniądze trafiają do budżetów. No i właśnie teraz przejdźmy dalej. To jest właśnie klub, pułapka tego systemu, jeśli chodzi o Polskę. Polska ma swój, swoją pulę certyfikatów, które skarb państwa sprzedaje. Więc teoretycznie można powiedzieć, że jeśli certyfikat jest za 100 euro, no to skarb państwa skorzysta. Tylko, że yy, Polskie zasoby, certyfikaty, które polski rząd jako taki ma, wystarczają na 40% zapotrzebowania. Te zyski, które skarb państwa osiąga, pozostałe 60% to są pieniądze, które wychodzą z Polski, wypływają, bo spółki energetyczne muszą kupować te certyfikaty na tych rynkach i kupują od innych państw. Czyli te inne państwa na tym zarabiają. I ten deficyt netto wynosił w 2022 roku 35 miliardów złotych. Za 23 rok jeszcze nie znamy danych, ale będą one niedługo znane. Jeśli połączymy składkę, którą płacimy do budżetu Unii Europejskiej, właśnie 35 miliardów euro i te 35 miliardów z wypływu, wypływu po prostu gotówki z Polski nie na jakieś dobra, tylko na wirtualny papier, jakim jest ten certyfikat ETS. To jest kwota wszystkich funduszy, które do Polski z Unii wpływają. Tylko te dwa przepływy finansowe, ale jeśli chodzi o te pieniądze, właśnie na inwestycje, bo często ówczesna opozycja, teraz rząd mówili, że za czasów naszych to te pieniądze się rozpływały. Problem jest że w tym, że przykładowo te tarcze, które mamy na prąd, to są pieniądze, które, które były wypłacane z zarobku z tego systemu. Więc gdybyśmy tych tarcz nie, nie było, to by no, Polacy nie wytrzymali tych podwyżek cen prądu, tak? bo utrzymaliśmy jakąś, można powiedzieć, stabilność społeczną w czasach COVID-u i wojny, dotując ceny prądu. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że za to, że, za to, że Polska ma prąd, musi płacić unijny podatek, a żeby Polacy mniej odczuli, mniej, nie mówię, że w ogóle, tylko troszkę mniej odczuli te podwyżki, to część zarobionych pieniędzy musimy... Oddać z powrotem Unii i nie ma tych pieniędzy na inwestycje. I ktoś może powiedzieć, że no zarżniemy się teraz, ale inwestycje będą, tylko czy jeśli ludzie zaczną bankrutować, nie będą mogli przeżyć, to, to o to chodzi. A de facto do facto do tego się sprowadza ta polityka unijna. I e, niestety to jest samonapędzająca się machina ubóstwa, bo najwięcej dostają ludzie, ludzie biedni po prostu z tego tytułu. Teraz dochodzimy do yy, kwestii, do Pytania, które nasi widzowie często, często gdzieś tam w komentarzach podnoszą. No dobra, ale kto przyłożył do tego ręce, który rząd za to odpowiada? Bo zdaniem wielu, jak czytam też nasze komentarze, komentarze pod naszymi materiałami, jeden i drugi, w sensie wielu wiele osób jest przekonanych, że zarówno rząd Ewy Kopacz, wcześniej Donalda Tuska, jak i rząd, no tutaj głównie chyba premiera Morawieckiego, raczej nie premier Szydło, chociaż. Może nie wszyscy, o, o wszystkim wiem, że, że przyłożyły oba te rządy, a właściwie kilka tych, tych rządów ręce. Jak, jest, jak wygląda to w, w rzeczywistości? Kto najbardziej przyłożył ręce i czy Mateusz Morawiecki też? Czy znaczy na pewno największym sprawcami tego, z czym się mierzymy dzisiaj, jeśli chodzi o cenę prądu, dzisiaj, to jest efekt Paktu Klimatycznego Tuska i Kopaczowej bo ten pakt klimatyczny obowiązuje i ceny prądu, te uwolnienie cen prądu, bo mówimy od lipca będzie droższy prąd. To jest wynik tego pakietu klimatycznego i o tym procesie, o którym mówiłem wcześniej w rozmowie, że pewne decyzje dopiero za kilka lat odnoszą skutki i często społeczeństwo już nie pamięta, kto je podejmował. I my rządzimy, przykładowo rządziliśmy jako prawica i musieliśmy się mierzyć ze skutkami decyzji sprzed pięciu, sześciu lat, które przywieźli z, z Europy Tuski, Kopaczowa, no i do kogo społeczeństwo pukano do nas, do, do, do rządu aktualnego. Zróbcie coś z tym, tak? A z jakimi decyzji? Decyzjami Mateusza Morawieckiego będzie zmagał się z kolei ten rząd. I teraz, I teraz przejdę dalej. Bo spór, jeśli chodzi o Zielony Ład, bo do tego pewnie te komentarze się sprowadzały i Twoje pytanie, kto ile czego zrobił. Przede wszystkim Zielony Ład jest to propozycja programowa Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów, tych liberałów różnych, którzy tworzą koalicję w Parlamencie Europejskim. I to jest większość państw Unii Europejskiej w ten sposób również, tak. To jest rodzina polityczna dzisiejszej koalicji rządowej. Zatem, to, że ten Zielony ład w takim ani innym kształcie przechodzi, jest owocem decyzji rodziny politycznej Donalda Tuska. No po tak, prostu. Ale po stronie prawa i sprawiedliwości też jest dużo pozytywnych wypowiedzi na temat Zielonego Ładu. Nawet Jarosław Kaczyński e... mówił, że tam jest dużo dobrego. Robert Telus mówił, że w Zielonym Ładzie że jest duży krzyk wokół Zielonego Ładu, ale tam jest dużo rzeczy dobrych dla rolnictwa. Już nie wspominam nawet o komisarzu Wojciechowskim, który przecież mówił nawet użytego sformułowania, że Zielony Ład wpisuje się w program wyborczy, czy też w program generalnie prawa i sprawiedliwości. Cześć, Więc po stronie prawa i sprawiedliwości, i to są wypowiedzi, które są faktem, one padły, jest dużo pozytywnych wypowiedzi na temat Zielonego Ładu. A teraz w Eurokampanii Prawo i Sprawiedliwość jakby jak nakłania swoich kandydatów, że każdy z nich ma być krytyczny wobec Zielonego Ładu. No, mogli być krytyczni wtedy, kiedy to się decydowało o tym. Czy Przede wszystkim ja wywozę się z tej części Zjednoczonej Prawicy, która od początku od A do Z krytykowała tę koncepcję i toczyliśmy w sporze rząd, w rządzie spór o to, jak do tego się ustosunkować, i wygrała koncepcja polegająca na tym, że tu niestety pan minister Szymański przyłożył tego bardzo swoją rękę, wskazującą na nieuchronność przyjęcia Zielonego Ładu, ponieważ Unia Europejska i tak będzie forsowała Zielony Ład niezależnie od tych konkluzji w 2020 roku, większością kwalifikowaną z pominięciem prawa weta i Dlaczego tak twierdził? Twierdził tak z tego powodu, że pani premier Szydło, kiedy objęła urząd w, pod koniec 2015 roku, poleciła przygotowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na decyzję, właśnie ta, na ten pakiet klimatyczny, który, na który zgodziła się Kopacz z Tuskiem, wskazując, że ten pakiet klimatyczny i jego kształt spowodują, że Polska będzie pozbawiona prawa do samodzielnego wyboru źródło, źródła energii. A artykuł 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje, że jeśli jakieś działanie Unii Europejskiej w zakresie energetyki uniemożliwia państwu członkowskiemu samodzielny wybór źródła energii, a wiemy doskonale, że ten ETS, jak pokazywałeś, to jest po prostu zakaz węgla de facto, finalnie, tak? to wówczas takie decyzje muszą zapadać jednomyślnie. I CUE stwierdził w 18 roku, że Komisja Europejska we wniosku do pakietu klimatycznego stwierdziła, że chodzi o ratowanie planety i takich skutków nie będzie, jak, że, że, skutkiem, że celem jest ratowanie planety, a nie wyzbycie się węgla. I CUES stwierdził, komisja jest wnioskodawcą. Jeśli komisja twierdzi, że to nie jest celem, to znaczy, że to nie jest celem. A to, czy tak będzie, czy inaczej z cenami prądu, to nie wiadomo. I CUES de facto stwierdził, że nie można, że można wyłączył przepis traktatu o wecie. I pan minister Szymański wychodził z takiego założenia i to wywołał, wywołał spór w naszym rządzie, bo my twierdziliśmy, że niezależnie od tego, że można założyć, że Komisja Europejska będzie pchała ten Zielony Ład w takiej formie, to jednak mimo wszystko Polska powinna od początku sygnalizować, że my nie będziemy respektować łamania traktatów w sposób zdecydowany, otwarty nawet na poziomie konkluzji Rady Europejskiej. A tego nie więc, robiliśmy przecież, więc, <laughs> jednej, nie sygnalizowaliśmy. Z je, z je, właśnie z jednej strony nieprawdą jest, tak bym powiedział, że wprost rząd się zgodził na Zielony Ład, bo konkluzje dotyczące celów klimatycznych były różne i to nie jest tak do końca, że rząd się zgodził, ponieważ miała być dogrywka i powinna być dogrywka, Natomiast faktycznie Komisja Europejska wykorzystała jako pretekst te konkluzje do swoich projektów. Natomiast praw, prawdą jest, że ekipa Tuska głosowała zatem od początku, praktycznie do samego końca. I prawdą jest, że Zjednoczona Prawica no, sygnalizowała kwestię Zielonego Ładu od początku. Ja pamiętam, w 19 roku Konfederację, pamiętam. My sygnalizowaliśmy im, co się dzieje. Oni nie za bardzo e, chcieli rozmawiać na ten temat, nie za bardzo chcieli podnosić ten temat w debacie publicznej, jeśli chodzi o warunkowość, te szantaże. Konfederacja po, po kilkunastu miesiącach się połapała, co się, co się w ogóle wydarzyło. Więc e, jeśli Konfederacja dzisiaj zarzuca, że rząd nie wiedział, co się dzieje, bądź podjął takie czy in, inne decyzje, to, to można powiedzieć, że w 19, czyli w 20 roku, gdyby oni siedzieli przy tych stolikach, to oni by kompletnie nie widzieli, co się dzieje podczas tych negocjacji. To zapytam Na, już tak prosto. Dlaczego komisarz Wojciechowski popierał Zielony Ład? Bo ponieważ, właśnie w drugi problem, jest chodzi o tak zwany Zielony Ład dla rolnictwa. Semantycznie zmiany, które związane są z kształtem rolnictwa w Europie podpisano, wpisano w ten, w ten termin Zielony Ład, bo to, o czym ja mówię, energetyka tak dalej, to, to jest w ogóle inna in, in, in bajka. No wiadomo, generalnie ale Zielony Ład zdaje się, że jest najszerszym ale pojęciem. Politycznie, tak? Ale politycznie w ramach wszystko, Zielonego ładu wszystko, jest tam wszystko, co, co ma związek, związek z jakimiś rozwiązaniami e, e, nazwą ekologicznymi, to wpisywano, że to jest Zielony Ład. I e, ja akurat na rolnictwie się nie znam, żeby wypowiedzieć się o wszystkich elementach tych rozwiązań. Natomiast te kwestie związane z ugorowaniem czy ograniczeniem nawozów i tych elementach, które są powodują, że po prostu gospodarowanie ziemią, rolnictwo będzie mniej opłacalne, to dzisiaj widać. W szczególności ten problem, można powiedzieć, zaistniał w związku z otwarciem rynku rolnego dla Ukra na Ukrainę, bo z tego powodu rolnicy dostrzegli, że ta, to rolnictwo europejskie jest mało konkurencyjne, ale z drugiej strony, wymogi, które się stawia żywności, produkowane w Unii Europejskiej, są wyższe, więc bardziej są kosztowne te spełnianie tych wymogów. Więc po prostu ja, jeśli chodzi o komisarza, pamiętajmy, że komisarz. Finalnie sam nie może przewalczyć, y, 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 można powiedzieć, stanowiska całej komisji. A jeśli chodzi o postawę komisarza Wojciechowskiego, no to my jako Suwerenna Polska no byliśmy krytyczni wobec tego, co on robił, bo, bo on się zajmował tymi ustawami o sądzie najwyższym, tymi szantażami i e, się chwalił tym nawet. Więc tutaj jego aktywność na tym polu ocenialiśmy już negatywnie. Na tym się akurat bardziej znam. Więc, to może przejdźmy na, 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 na to niż, pole. Niż, na, niż na rolnictwie, aczkolwiek e, te emisje wszystkie, że to przez krówki jest zmiana klimatu i tak dalej, no to, to, to jakieś brednie są i, i to jest, no, można, można powiedzieć... Pozostając lekko w nomenklaturze rolniczej, samo zauranie Unii. Przejdźmy na to pole, właśnie bardziej prawnicze, bo tutaj no przez wie, wiele lat była gorąca dyskusja, wielki spór między Warszawą a Brukselą. Teraz okazuje się, że praworządność, jak za dotknięciem czarodziejskiej, czarodziejskiej różdżki, wróciła bez zmiany nie, praktycznie żadnej ustawy. Już wszyscy w Unii Europejskiej biją brawo, jest super. A jak wygląda rzeczywistość, no to na, no na przekanale już mówiliśmy, między innymi w rozmowie z prokuratorem, Robertem Hernandem, jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda chaos w prokuraturze, także z mecenasem Lewandowskim, czy z mecenasem Wąsowskim, który jest obrońcą księdza Olszewskiego, i jak wiele nieprawidłowości w tym zakresie też ma miejsce. I o tym będziemy pokrótce rozmawiać, ale też chciałbym, jakby w duchu rozmowy o Unii Europejskiej, to wszystko utrzymać, bo przecież jest projekt zmiany traktatów. I to też jest temat tej kampanii, będzie temat tej kampanii po ubiegłotygodniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że jeszcze bardziej, bo ten temat podnoszono, kwestię właśnie naszej, naszej waluty. Chyba po ekspozycji Korskiego też. No też, też, też. No i pytanie na ile tutaj i, i, i widzisz zagrożenie zmiany e, traktatu, tak by no jeszcze bardziej uderzyć w te, te kraje, które powiedzmy nie są... W wiodącym nurcie europejskim, bo tam ogranicza się tam mniejszość blokującą, prawo weta likwiduje i te kwestie, właśnie też związane z walutą, też, ale i aborcją i różnymi takimi światopoglądowymi kwestiami są w tym projekcie zmiany traktatu uwzględnione. Na ile tutaj rzeczywiście jest to zagrożenie dla Polski? To może zacznę od tej praworządności, bo wspomniałeś w pytaniu, że wróciła do Polski wróciła praworządność. Jeszcze. Wróciła. To pragnę zwrócić uwagę naszych widzów i Twoją na taką pewną rzecz. Praworządność, czyli prawo, jakie jest ustanowione, dominuje. bo Bodnarstuski nie zmienili żadnego przepisu, jeśli chodzi o prokuraturę, o sądy, i, czyli. A nas Unia Europejska nie krytykowała zastosowanie prawa, które, które uchwalaliśmy, tylko za sam fakt, że takie prawo w Polsce jest. Że zmieniać prawo. Że zmienialiśmy prawo, za zmianę w prawie Polska była szantażowana. Teraz to prawo cały czas obowiązuje. To samo. Ale już, już. No i nie jest stosowane w pewnej mierze, bo przecież to, co robi Bodnar, to jest naruszanie prawa w wielu obszarach. No i praworządność jest. Czyli. No co, co rządzi w takim razie? Jak nie ma, na przykład Bodnar wymyśla sobie jakieś nieistnienie prokuratora krajowego, to zarządzi. Brussels. Mamy <laughs> Rule of Opinion albo po, po prostu mamy Bodnaryzację Prawa, tak? No tak to już niektórzy nazywały jeszcze, na przykład ten konkurs o Stanowisko dyrektora Krawej Szkoły Sądownictwa Prokuratury. Nie spodobał się kandydat, no to Bodnar tam wziął sobie innego i konkurs przecież był, tak. Ale to jest ten pierwszy element, że chodziło w tej całej operacji nie jakieś prawo, instytucje polskiego wymiaru sprawiedliwości, tylko chodziło prosto o czyste polityczne cele. Chodziło w pierwszej kolejności, żeby utrudnić funkcjonowanie rządowi Zjednoczonej Prawicy, zaszantażować Polaków, że będzie źle, będzie jakiś chaos i w ogóle, żeby po prostu tego Tuska w końcu wybrali, bo. On będzie po prostu się zgadzał na wszystko, co Unia przyniesie. I teraz przechodząc do zmiany traktatów. No, operacja jest dosyć czytelna. Co ma się zadziać? Jaki ma być bieg wydarzeń? Przypominam, że kiedy kanclerzem Niemiec został Olaf Scholz, to w programie jego rządu wprost zostało zapisane, że Unia, konia z tą jednomyślnością w Unii, to w ogóle szkoda czasu, na to nam tylko przeszkadzają podejmować decyzje to zapisali w programie rządowym. Nagle potem się uruchomiła jakaś konwencja zmiany traktatów, coś już, francusko-niemiecki panel naukowców, wystąpienie Scholza w, chyba w Pradze, było takie programowe o zmianie właśnie traktatowej. No w międzyczasie wybuchła wojna na Ukrainie, to jest też istotny element tego planu i we wrześniu zeszłego roku napisałem, że w trakcie kampanii wyborczej niektórzy zastanawiali się, dlaczego Ukraina nagle tak mocno atakuje rząd aktualny w Polsce. I wskazałem, że po prostu deal jest bardzo prosty. Ukraińcy usłyszeli od Niemiec: Jeśli chcecie, chcecie być w Unii Europejskiej, muszą być zmienione traktaty. My was nie przyjmiemy na bazie tych traktatów. I zaraz powiem, dlaczego Niemcy taki, taki, taki warunek stawiają. No a ten rząd, który w Polsce jest, nigdy nie pozwoli na zmianę traktatu, więc muszą być inni u władzy. Nie, Ukraińcy to wiedzieli, więc są te różne spory z Ukrainą, były w trakcie kampanii wyborczej. Myślę, to jest moja opinia oczywiście, bo przecież żadnych tam nie, nie mam dokumentów, które potwierdzają, to jest moje przemyślenie, ale w ekspoze swoim w zeszłym tygodniu pan Sikorski raczył powiedzieć, że musi dojść do zmiany traktatów, ponieważ jeśli ma dojść do rozszerzenia Unii Europejskiej. Tylko traktat aktualny nie zakłada tego, że mamy maksymalną liczbę państw w tym traktacie żeby weszła Ukraina czy państwa bałkańskie nie ma żadnej przeszkody traktatowej ale gdzie jest przeszkoda przeszkoda leży w tym że w aktualnym układzie jeśli chodzi o głosowanie to Europa środkowo-wschodnia nie może jako cała grupa państw niczego zawetować niczego chyba że Zbierze się razem i dobierze y, albo Włochy, albo Hiszpanię, albo Francję, albo Niemcy. Ty, tak jest traktat lizboński skonstruowany, że cały nasz region, działając razem, nic nie jest w stanie zablokować. To jest naprawdę mało kto zwraca na to uwagę, ale tak niestety jest. Ale z Ukrainą mogłoby być inaczej. I właśnie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej wywraca stolik, bo okazuje się, że jeśli jako państwa Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład w sprawie tych wszystkich podwyżek różnych inwestycyjnych tak dalej, czy terminów, jesteśmy biedniejsi, więc mamy trochę gorzej, i tu już okazuje się, że ta mniejszość blokująca mogłaby być zbudowana tylko przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej, więc żeby Ukraina czy państwo państwa bałkańskie weszły do unii to nie jest żadna przeszkoda natury formalnej. To trzeba zmienić zasadę gry. Tylko no. chodzi o to, że Niemcy tracą panowanie nad Unią Europejską. O, I oni wprost mówią, i my jako Polska mamy płacić swoimi interesami za interesy Ukrainy, państw bałkańskich, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. No niechże chociaż raz stańmy w prawdzie, nie dajmy się okiwać, że my swoją suwerennością będziemy płacili za to, żeby Niemcy jeszcze mieli więcej panowania w Europie Środkowo-Wschodniej, bo przecież wiemy doskonale, że będą wówczas mogli. Podobnie jak na Polskę wpływać w przyszłości na Ukrainę, nie jest to dla Polski przecież korzystne. I dlatego ta zmiana traktatów w tej kampanii wyborczej będzie ważna, ponieważ oni będą próbowali zaszantażować opinię publiczną. Już wystąpienie Sikorskiego to pokazuje, że jeśli my się nie zgodzimy na zmianę traktatów, zlikwidowanie zasady jednomyślności, to wówczas, wówczas po prostu przez Polskę nie dojdzie do rozszerzenia Unii Europejskiej. No, jak my możemy, jako, jak, jak polski minister spraw zagranicznych w sytuacji, kiedy to Niemcy szantażyją nasz region, de facto kolportuje e, e, narrację niemiecką. Bo to jest, to jest narracja niemiecka, że no, tylko ta Polska nie chce zmiany traktatu, przez to Ukraina nie wejdzie do Unii. No, naprawdę, weźmy jako Polacy się szanujmy, mówmy, to dlatego, że Niemcy chcą sterować Europą Środkowo-Wschodnią, żądają zmiany traktatów. Bo przy wejściu Ukrainy i zobaczmy, jak to zmienia układ geopolityczny. To powoduje, że w kluczowych sprawach gospodarczych nasz region nie tyle jest skazany na współpracę, ale cały region staje się podmiotem w Unii Europejskiej. Cały region. Bo dzisiaj tej podmiotowości w Unii Europejskiej nasz region nie ma. I Niemcy robią wszystko, żeby to pozostało po staremu. I po to jest im zmiana traktatów potrzebna. No niestety niewiele osób to dostrzega. To jest jakby... E, e, trudno, 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 żeby to też tak na, w, często w, w szybkich wymianach simowych jakoś Tak, ale wiele e, osób się usztywnia, usztywnia się na samą e, dyskusję myśl, że tutaj oto Niemcy panują nad Europą, a my musimy się tutaj bronić, bo jesteśmy ciemiężeni tymi, tymi słabszymi. Niektórzy tę narrację odrzucają z zasady, że mówimy o Niemczech, jakby że sama krytyka Niemiec e, już powoduje, że niektórzy wolą się w takiej dyskusji w ogóle e, nie brać w niej udziału odrzucać argumenty, a to jest dyskusja de facto o istocie sprawy, istocie sytuacji w Unii Europejskiej, o relacjach z najbliższymi państwami, o pozycji Polski na arenie międzynarodowej, o interesie narodowym, etc. Można by dużo tutaj wymieniać, a ludzie niektórzy w ogóle nie chcą o tym słuchać. Bo Polakom się wymawia, że jak jesteśmy w Unii Europejskiej, znaczy, że Niemcy nas kochają i robią wszystko dobrze dla Polski, że to oni tak się troszczą o Polskę, ci Niemcy. Że, a z drugiej strony, kiedy my pokazujemy krok po kroku, no ile w ilu, w ilu sferach naszego życia publicznego, w sferze naszych stosunków międzynarodowych, Niemcy grają przeciwko Polsce, i jak się o tym mówi, a nie, to to nie tylko o tych Niemczech mówią, no bo no, jeśli Niemcy prowadzą otwarcie dyplomatycznie wrogie działania przeciwko Polsce, Nord Streamy, szantaże w Unii Europejskiej, zmiany traktatów, wszystkie te narzucanie opłat z Zielonym Ładem, przecież ograniczenia dla polskiego przy, polskiego, polskiego do, um, środowiska transportowców spedycji kiedy wygrywaliśmy konkurencję z Niemcami, to pyk, pyk przycieli Polskę. Tak? Przy oczywiście w Francji. E, jeśli Niemcy nieodpowiednio nie, nie, nie zarabiają w Polsce na przetargach, to teraz już fundusze spójności tam trzeba zmieniać, bo napchać pieniądze na I Jeśli ktoś zwraca na to port uwagę... Kontenerowy. To kontenerowy... Dokładnie, kluczowe <grym> inwestycje infrastrukturalne. I e, Niemcom się nie podobają, to jak ktoś o tym mówi, że e, trzeba to robić, bo Niemcom się nie podoba, to się szuka w tych, którzy na to zwracają uwagę, że ktoś ma jakieś fobie niemieckie, no to niech Niemcy się od nas odczepią, niech pozwolą nam spokojnie, niech nie gryją w nasze życie publiczne, e, właśnie tak wspierając e, Tuska w, w tej operacji politycznej. No a Tusk z kolei, no niech chociaż pokaże, nie wiem, w sprawie reparacji czy czegoś, że jednak stoi po stronie Polski, a nie Niemiec. E, tylko właśnie problem polega na tym, że bardzo wygodnie jest przyjąć myślenie, że wszyscy są naszymi przyjaciółmi. To nie chodzi tylko przecież o te, te sprawy, takie właśnie, o, które, o które pytasz, o relacje w Unii Europejskiej, że musimy patrzeć na Unię Europejską jako miejsce, gdzie siedzimy przy jednym stole. Mamy w, wie, w wielu sprawach wspólny interes, ale w pewnych momentach trzeba jednak dbać o swoje. Tak? To jest tak jak w miejscu pracy czasami. Się z kimś pracuje, ale no finalnie czasami ktoś woli. Mieć lepsze warunki dla siebie niż kolega, żeby. To miał, dlatego tak? ludzie nie I lubią Orbana i Trumpa, bo oni to doskonale i, rozumieją. I chodzi o to, że tak jak w życiu osobistym czasami, wygodnie jest myśleć, że wszyscy są dobrze nastawieni i na, nie reagować na pewne problemy, które są na zewnątrz. Tak samo tutaj. Mamy część społeczeństwa, które woli zamknąć oczy i myśleć, że wszystko jest okej, okay, bo przecież wszyscy jesteśmy w jednej Unii, wszyscy się kochają i uśmiechają. I to, to jest myślenie, które e, e, za, e, no, za, w, wtłoczono Polakom poprzez właśnie przez 20 lat tej propagandy unijnej, że o Unii tylko dobrze, albo wcale jako, jako nieboszczku. No żeby tylko nie doszło do sytuacji, że ta Unia stanie się nieboszczką przez takie myślenie, bo ludzie się połapią w końcu i może być całkowicie odwrotna reakcja. Mhm. Jakie największe błędy polski rząd, mówię tutaj o rządzie Zjednoczonej Prawicy lata 2015-2023 popełnił w relacjach z Ukrainą? No, przede wszystkim wydaje mi się. Na pewno z perspektywy widać, że nie jest. te relacje nie są ułożone tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo po wybuchu wojny, kiedy wszyscy. cały naród nasz ruszył do pomocy Ukrainie, to nie były, pamiętajmy na początku, w pierwszych dniach decyzje rządu. To cały. Cały naród uznał, że coś musimy zrobić, żeby te krzywdy się nie działy. E, I każdy robił tak, jak umiał. Najczęściej Polacy z. E, przecież te wszystkie ja pamiętam, byłem przy granicy te, te no, góry po prostu dóbr, jakieś, e, no żywności, e, pieluch dla dzieci, jakichś produktów higienicznych, no po prostu Polacy, e, wszystko, co mogli i chcieli dać Ukraińcom, jeśli chodzi o e, pomoc. E, oczywiście. Rząd patrzy z innej perspektywy, ale w, nie ma wątpliwości, że w, w tych pierwszych dniach pomoc Ukrainie była czymś no, dla interesu Polski najważniejszym, bo też pokazaliśmy światu, jak należy w takich sprawach reagować. I to było doceniane. W mojej ocenie problem. E, 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 jeśli chodzi o nas, Polskę, leży w tym, że nie do, nie, nie do końca mm, pokazywaliśmy Ukrainie, e, że. Nasza pomoc wprawdzie jest bezinteresowna, ale jeśli Ukraina będzie prowadziła działania, które są dla Polski już niekorzystne bądź ryzykowne, to wówczas to bezgraniczne, to bezgraniczne zaufanie będzie topniało. Oczywiście, Ukraina ma pewne, pewną wyjątkową teraz pozycję, jeśli chodzi o świat zachodu. I walka o, o, jednak o wolność, tak? Ukraińcy walczą po prostu o wolność, i tak rozumiano, jak my ją rozumiemy, można powiedzieć, trochę parafrazą zabrzmiało, ale rozumiemy tę wolność w podobny sposób, jak dzisiaj Ukraińcy rozumieją. I dlatego też, z jednej strony, rodzi się pytanie będą to analizować historycy za kilka lat. Czy przez ten fakt wspólnoty wartości w tym obszarze i tego współczucia wobec Ukrainy, że została napadnięta w sposób brutalny przez Rosję, taki na, na, najbardziej zbrodni, zbrodniczy, bym powiedział sposób, to czy z, pozwalało Polsce na w pełni stuprocentową taką zimnokrwistą politykę wobec Ukrainy? To jest trudne pytanie, bardzo trudne panie redaktorze, ale myślę, że popełniliśmy e, błędy w tym momencie, w którym Ukraińcy zaczęli ponad naszymi głowami dogadywać się z Niemcami. Ponieważ to Niemcy są jednym z winowajców tego, że Ukraińcy dzisiaj muszą przelewać krew na froncie. E, Tysiące ich zginęło i y, y, te wojny mają, to Niemcy są jednym z winowajców. Oczywiście. Niemcy wbiły klin w te relacje polsko-ukraińskie, gdy zobaczyły, czy, że jakieś y pierwsze y y spory się pojawiają? uważam, że Niemcy to de facto generowali, tak? Na przykład te decyzje o wpuszczeniu pełnym produktów rolnych z Ukrainy. No przecież to najbardziej polski rynek niszczy. A Niemcy mówią, nie, nie, no to, to Solidarność. To tego typu właśnie działania, że Niemcy a, podejmują niektóre działania dla Ukrainy, wiedząc, że będą szkodliwe dla Polski. A teraz mamy taką sytuację, zastanawiam się, co ona nam mówi o podejściu Polski i Niemiec do Ukrainy, bo jest ta kwestia ustawy mobilizacyjnej. Ukraińcy chcą zmobilizować młodych Ukraińców, żeby wrócili do kraju, bo jeżeli nie zapiszą się do rejestru właśnie tam osób, które ewentualnie mogłyby być powoływane, wezwane, tak, na, na wojnę, to nie będą miały aktualnych tam dokumentów, paszportów, że, nie, a, już jest blokada obsługi konsularnej tych osób, które przebywają na terenie Polski i, i Niemiec, po, poza granicami Ukrainy, upraszczając. No i polski minister obrony narodowej, Władysław jak kamysz powiedział, że oczywiście pomożemy Ukrainie tutaj ten, ten, te zasady wdrożyć w życie, no, żeby ta ustawa nie była bezzemna, tylko oczywiście tych młodych i nie tylko młodych Ukraińców gdzieś tam Zmobilizować, taki jest, taki jest cel ustawy. A Niemcy powiedzieli, że ci, którzy mają kartę pobytu na terenie, właśnie Niemiec, ci Ukraińcy, są bezpieczni. No że nie muszą to jest tutaj się jakby za bardzo no, prze, to jest przeszkadzać. Podejście Niemiec. No, w pierwszych godzinach czekali Aż Kijów upadnie, teraz podejmują różne działania, żeby, żeby e, utrudnić mobilizację. Ja pamiętam, A tu chodzi o pracowników, jak rozumiem głównie, tak? No bo jeżeli e, Niemcy utrudnią mobilizację Ukraińców, no to ci, ci Ukraińcy tam na terytorium Niemiec zostaną, będą pracować. No bo ci z Polski bo, padło bo, do Niemiec. Bo, bo, w polskim, bo, w pols bo w Polsce się mówi, że jak. U Pomożemy Ukrainie tą mobilizację w pełni przeprowadzić, co z jednej strony jest jakby logiczne, no bo trwa wojna, więc niech Ci Ukraińcy tam jadą i walczą o swoją ojczyznę i tak dalej, ale z drugiej strony, no polskie firmy będą miały jakiś problem związany z pracownikami, no bo umówmy się, pracowników z Ukrainy jest bardzo wielu, to jest dla wielu firm być albo nie być, właśnie ten, ten, ten pracownik. Zatrudniamy. 780 tysięcy Ukraińców, zdaje się, w sumie ponad milion obcokrajowców już pracuje na rynku pracy w Polsce, więc to jest naprawdę ważne dla pracodawców. Ja mówię o tej perspektywie oczywiście. No i teraz jest dwa, dwie zupełnie, różne dwa zupełnie różne podejścia do tego problemu w Polsce i w Niemczech. Niemcy grają zawsze na siebie, a kiedy mogą nie pomóc Ukrainie, a pomóc Rosji, wielokrotnie to robiły. O dostawie sprzętu różnego rodzaju, początkach wojny, kiedy czekali, aż upadnie, to przecież to. To widać jak na dłoni, że Niemcy woleliby już usiąść do stołu negocjacyjnego z Putinem i wrócić do interesów po prostu. I z jednej strony, no a to, to takie działanie, jeśli państwa Unii Europejskiej nie będą działały w sposób spójny, to, problem, to Ukraina tej mobilizacji nie przeprowadzi. Bo jeśli ktoś nie uzyska tej usługi konsularnej w Polsce, no to on nie, nie pojedzie na front, on pójdzie do Niemiec. Niemcy też potrzebują pracowników. I tutaj właśnie widać to, na czym, bo wracając już do poprzedniego pytania, co Polska mogła zrobić inaczej? Czy my byliśmy naiwni wobec Ukrainy? Uważam, że pomogliśmy Ukrainie, ale w moment, w którym Ukraina przeformatowała swoje podejście do swojego bezpieczeństwa, czyli że postawiła na Niemcy w Europie. Jest momentem zwrotnym, który powinien powodować, że my udzielamy pomocy w, w takim zakresie, jak to inni. Nie wychylamy się przed szereg. Jednocześnie dbamy maksymalnie o nasze wewnętrzne bezpieczeństwo. Musimy inwestować w armię, bo jednak nie wiemy, co się stanie za kilka miesięcy czy kilka lat. I Niemcy w swojej postawie nie zmienili się. Tylko, że jeśli Ukraińcy stawiają na Niemcy, jeśli chodzi o relacje w Unii Europejskiej, to sami sobie generują problemy po prostu. Ale to jest ich własna decyzja, ich państwo. No wiedzą decydenci oczywiście Ukraińcy więcej, oni mają nóż na gardle niejako, bo tam sytuacja wojna jest dramatyczna i być może Niemcy takich ostro szantażują, że po prostu już wiedzą, że tutaj tego typu postawa po prostu pozwala im spiąć wiele innych tematów. Tego, o, o tym wszystkim nie wiemy. No ale jednak mimo wszystko widać, że jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy realne, to Niemcy najwięcej mówią, ile oni pomagają, co robią, a tam, gdzie można pomóc trochę Rosjanom, to wiele jest takich decyzji z ich strony. A potem taki może przykład bardzo mało znany opinii publicznej, bo Wszyscy dyskutowali o tych sankcjach, że są sankcje nałożone na Rosję, że nie można żadnych interesów z nimi robić, a dzisiaj wiemy, że kwitną te interesy. Samochody do Kazachstanu są przez tysiącami wysyłane, czy do Kirgistanów, przez niemieckie firmy. No nagle tak się wzbogacili w tych państwach, że po prostu potrzebują tych samochodów nagle z roku na rok, które... Przypadkiem akurat tyle co w Rosji się sprzedawało, no naprawdę. to, tak, jest... to, to prawda, i... że po prostu teraz łańcuch tej, tej, tej Zmieni, dostawy tak. się zmienił poprzez jakieś kraje tak? no jak i, z Rosji. Tak. No i tam yy, 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 jest sprawa tych sankcji, no jeśli się nakłada sankcje, a ktoś ich nie przestrzega, to powinna być jakaś kara za nieprzestrzegana sankcji. No bo na tym polega sankcja. Ich istota, sankcja. No <laughs> że czegoś, jak jest zakaz i się wszyscy muszą otrzymać zakazu, żeby zakaz był skuteczny, musi być sankcja na sankcję. tak? No, i w Polsce my taką ustawę przyjęliśmy sami z siebie bardzo szybko. A na poziomie Unii Europejskiej proszę sobie wyobrazić, że już minęło ponad dwa lata od wybuchu wojny. Nie ma przepisów o, o karach za nieprzestrzeganie sankcji. Niemcy uznali, że takie przepisy to powinno 26 roku obowiązywać. Coś takiego to. Oni przez, najpierw przez, bo na poziomie unijnym, najpierw państwa się zgadzają w drodze jednomyślności, że dane, dane przestępstwo ma skutek transgraniczny, że wpływa na politykę całej Unii i tutaj, jakby no, te przepływy finansowe, no, to ma, to jakby to jest ten element transgraniczny, i że mogą wpisać takie przestępstwo na listę przestępstw jednomyślnie. I proszę sobie wyobrazić, że e, Niemcy najpierw miały opór, i potem była dyrektywa, która miała wykonać te, 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 te decyzje. Niemcy złożyli wniosek, żeby to 36 miesięcy było, przerywali negocjacje, rozwalali negocjacje. Czas mijał, 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 i to e, nie zostało uchwalone. E, do dziś, no, Parlament Europejski chyba to, to, to jeszcze nie było głosowane. Kiedy skończyłem pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, sprawa nie była domknięta, było tylko stanowisko ogólne rady przyjęte po ponad roku bo Niemcy tak potrzebowali dużo czasu i ja wprost mówiłem to ministrowi z Niemiec, że jak ma taki problem, żeby te przepisy zdefiniować, to niech sobie weźmie Polską ustawę, przetłumaczy na niemiecki i możemy mieć dyrektywę następnego dnia, bo my to w tydzień uchwaliliśmy w Polsce. No to są kilka, dwa przepisy to są do napisania. No i widzisz, to nie chodzi o to. Niemcy mówią, wprowadziliśmy sankcje, nie ma handlu z Putinem. No, ale ich firmy są chronione, bo nie poniosą konsekwencji za to, że wożą te samochody właśnie przez Kirgistany, Kazachstany. Tak, I tak. właśnie o to w tym chodzi. Zostawmy te Niemie, Niemcy Niemiec, już. Niemiec się będzie uśmiechał, i to jest właśnie rola dyplomacji. Oni się uśmiechają, a robią swoje. Zostawmy te Niemcy, przejdźmy do, do rządu w Polsce. Aczkolwiek niektórzy twierdzą, że właśnie w Polsce rządzą, rządzą Niemcy od października, <laughs> więc to się wszystko zazębia. Co się dzieje z komisją weryfikacyjną? No, w nie pracuje od kilku miesięcy, chociaż e, można powiedzieć takie pogrobowe zwycięstwa były przewodniczący odnoszę przed naczelem sądu administracyjnym, bo wygraliśmy w styczniu bardzo ważną sprawę. Kilka tygodni też siódemkowa uchwała NSA w sprawie związanej z handlem roszczeniami, ale komisja jako taka od stycznia nie działa, ponieważ nie wydała żadnej decyzji. Odwołano członków. Sprawa i sprawiedliwości. Czy będą wybrani kolejni jacy raczej wygląda na to, że to ma być podział stanowisk dla aktualnej koalicji? A czy to no znaczy, że nie, w warszawskiej Nie rozmawiano dzieje, że komisja nie pracuje tyle miesięcy. To znaczy, że rzeczywiście nie ma powodów do tego, by się zbierała, by pracowała? No w spraw są setki. Jak byłem przewodniczącym, to średnio komisja zbiera się dwa razy w miesiącu. Podczas każdego posiedzenia wydawaliśmy po kilka decyzji i ale zawsze przychodziły nowe sprawy, bo jedno orzeczenie NSA powoduje, że jakaś inna sprawa się uruchamia i yy, no nie wiem, co będzie dalej. Yy, na, na ten przewodniczącym komisji jest pan Arkadiusz, Arkadiusz Mrycha. Na ten moment jakaś, jakaś trwa organizacja, że w, tym, w, w tych departamentach związanych z obsługą komisji yy, odwołano członków, komisja się nie zebrała, no i NSA orzeka korzystnie dla komisji w tym momencie w bardzo ważnych sprawach. I okazało się, że komisja, która ma być taką jakąś taką efemerydą nieznaną polskiemu prawu, ma korzystne dla komisji, dla, dla też w sumie przecież obywateli, mieszkańców Warszawy, wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. No mówiono na początku prac komisji, że ona nic nie wyjaśni, że będzie jakaś szopka polityczna, niekonstytucyjna i w ogóle... No, po latach y, mieszkańcy, którzy byli zagrożeni reprywatyzacją, oddychają spokojnie, bo widmo roszczeń oddaliliśmy. Najpierw pracą komisji, ale potem ustawami, które komisja przygotowała y, dotyczącymi zakazu zwrotu nieruchomości z lokatorami. Y, ściągnęliśmy sporo milionów od tych, którzy nielegalnie się wzbogacili, i ci ludzie od, odzyskali również odszkodowania. Wiele nieruchomości, w szczególności w centrum miasta, zostało uwolnionych od roszczeń, i miasto może spokojnie nimi gospodarować dzisiaj bez ryzyka, że w przyszłości ktoś się pojawi, że będzie chciał jednak uzyskać decyzję reprywatyzacyjną i te orzeczenia właśnie ostatnie NSA tutaj bardzo mocno utrwalają ten, ten pozytywny owoc pracy komisji. No tylko że tutaj potrzeba było czasu, determinacji zespołu ludzi i. Po tym czasie, kiedy trochę ten polityczny kurz wokół reprywatyzacji opadł, my ciężką taką pracą zespołem w, wydaliśmy setki decyzji, no, nie wszystkie się ustają w sądach, też była jasność, ale. W... A czemu się nie ostają w sądach, bo co tam, jakie są zarzuty? No, podam, podam, podam przykład. Jeden z sądy warszawskie administracyjne stwierdzał w szeregu spraw, że jeśli komisja badała Prześladowanie lokatorów, tam utrudnianie im życia, te zwane negatywne skutki społeczne reprywatyzacji, to, że komisja mogła badać tego typu skutki tylko w sprawach, w których do reprywatyzacji doszło po wejściu w życie ustawy o komisji. Jak wiemy, że reprywatyzacja już wówczas była zamrożona nowa, bo było wszystko badane, no ale prawo administracyjne wprost przewiduje, że można wstecz badać decyzje administracyjne. To jest jakby jasne dla wszystkich, którzy się znają na prawie administracyjnym. To nie jest jak prawie karny, to działa inaczej. I, yy, no i de facto wyłączył ustawę o komisji. Czyli są, sądy inaczej interpretują. I prawa. to by oznaczało, że komisja w ogóle nie mogłaby realizować celów ustawa. Ustawa się nazywa O usuwaniu skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych tak. z naruszeniem prawa. I w, w tytule w uzasadnieniu wprost ustawodawca wskazywał, że trzeba no, negatywne skutki wycofać. No, i NSA w styczniu wydał rozstrzygnięcie, że oczywiście wojewódzkie sądy się myliły, i nie powinno tak być, że oczywiście komisja miała prawo to badać, i, no, i te sprawy wrócą. Do sądu administracyjnego i no, mam nadzieję, że już będą zwycięskie w tych sądach wojewódzkich. Długo to wszystko trwa. To naprawdę jak ktoś chce przed sądem coś w Polsce ugrać, nawet nie tyle, co, 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 co wygrać, co po prostu ugrać jakikolwiek sprawiedliwy wyrok otrzymać. No to jest długoletnia batalia. Trzeba się naprawdę mieć pewien zestaw cech, typu właśnie cierpliwość, odporność na stres etc., et żeby w ogóle do sądu pójść w Polsce. W... Generalnie są różne sprawy. W wielu sprawach gospodarczych, no właśnie, tak jest, że jak jest spór, nawet to no, liczba dokumentacji, jakiejś wiedzy technicznej, specjalistycznej jest tak potężna, że no, jak trafi taki stos dokumentów do sędziego, to nie jest prosto, żeby tak sobie z marszu rozstrzygnąć. A te sprawy nasze, reprywatyzacyjne, to są zaczynały się w 40-tych latach już były akta tworzone, one krążyły po urzędach przez kilkadziesiąt lat i niektóre sprawy, no to są potężne, to miszcza archiwów i nasze odpowiedzi na skargi, żeby przygotować taką odpowiedź na skargi, jak ktoś zarzuty stawia naszej decyzji, czasami miały po 30, 40 stron, tyle zarzutów nam stawiano, z kolei my je odbijaliśmy, to też jest potężna praca, żeby, każda sprawa jest indywidualna, tak, i to, to chodzi jednak o wielomilionowe nieruchomości, więc akurat sprawy reprywatyzacyjne są niezwykle skomplikowane. No i z tego powodu też one biorąc pod uwagę to skomplikowanie, i jest wiele innych dziedzin życia, że się czeka na sąd w sądzie administracyjnym kilka miesięcy w Warszawie się dużo, dużo czeka, bo Warszawie jest najwięcej spraw administracyjnych, rozstrzyganych właśnie w tych krajowych, w szczególności organach, czyli najpoważniejsze się czeka kilkanaście miesięcy, potem też rok ponad Benesa na rozstrzygnięcie. Cóż, możemy narzekać. Bo I to robimy często, i to robimy jeśli i sprawiedliwości. Natomiast jeśli, warto też zobaczyć, jak to u innych śmiga. I Polska nie jest w ogonie. I to jest, to jest niesamowite, że Polska nie jest w ogonie, mimo, że no, jest to za długo. Mhm. I teraz, teraz, jeśli patrzymy na długość rozpatrywania spraw, bo jakby w ten wątek wszedłeś, to tutaj jeśli chcemy ten problem realnie rozwiązać, to musimy wyłączyć tematy polityczne wokół sądownictwa, jak tam status sędziego, powoływanie sędziów, jakby usystematyzowanie wyważenia się władz wokół sądownictwa, a kwestie techniczne związane z, z procedurami, orzekaniem bo za dużo też polityki wokół tego było w ostatnich latach. No co? Sporo polityki, właśnie o tym chciałbym teraz porozmawiać, bo nawet Ryszard Terlecki, czyli jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, krytycznie swego czasu wypowiadał się o reformach Zbigniewa Ziobry, czy też szerzej, szerzej suwerennej Polski w tym zakresie. W jakiej kondycji zatem zostawiliście jako rząd, no bo to jest odpowiedzialność rządu, nie tylko ministra sprawiedliwości, ale też w dużej mierze właśnie ministra sprawiedliwości, e, polski wymiar sprawiedliwości. Co udało się zrobić i co rzeczywiście do dziś działa lepiej, a co jednak, czego nie udało się poprawić, co próbowaliście, a nie wyszło? No bo skoro takie krytyczne głosy się biorą, no to pytanie, skąd się biorą? Czy to koledzy z PiS-u? Spisał takich, można powiedzieć, naczelnych argumentów, a sądownictwo tam wcale nie działa perfekcyjnie, powiedziałbym tak eufemistycznie, kiedy my no, prowadziliśmy spór o pryncypie, jeśli chodzi o politykę europejską, to wtedy się pojawiły takie komentarze, że to sądownictwo działa lepiej, że działa, nie, działa, nie działa tak, jak miało działać, tylko, że jeśli chodzi o sądownictwo, no to pan prezydent Andrzej Zawetowo nasze reformy zaproponował skorygowane własne no i pan premier Marawiecki z panem Szymańskim mieli uspokoić Unię Europejską. Skończyło się, widzimy jak. I od tamtego czasu my nie mieliśmy w rządzie Zielonego Światła do przeprowadzenia reform sądownictwa od strony ustrojowej. I sądownictwo było w takim zawieszeniu, że sędziowie uznali, że wszystko mogą, nikt ich nie będzie kontrolował, bo są ponad wszystkimi. Bo też opozycja taki, z Unią Europejską taki duch wokół sądownictwa tworzyła, a Unii Europejskiej to się opłacało, bo taki chaos, anarchia w Polsce to wcale im przecież nie przeszkadza. Więc my po prostu nie mogliśmy zrealizować wszystkiego, co zamierzyliśmy, to znaczy nie, nie uchwaliliśmy wszystkich ustaw reorganizujących sądownictwo, tak jak planowaliśmy. Ustawa o sądach powszechnych nie została przyjęta. Ta ustawa zakładała, że wszyscy sędziowie mają jednolity status i nie muszą co kilka lat chodzić do KRS-u o awans, żeby więcej zarabiać, by bardziej rozpoznawać bardziej skomplikowane sprawy. To jest postulat środowiska sędziowskiego, które też jest zmęczone w ciągu awanturą o tym, kto w, jest w karesie, bo nie chcą, żeby co chwilę ten KRS rozstrzygał ich losie zawodowym. I to była pierwsza rzecz. Chcieliśmy w tej ustawie z, 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 zmniejszyć liczbę instancji. E, w ten sposób byłby szybszy obieg dokumentów i e, to by się sprzęgało z tym, co robiliśmy, jeśli chodzi o informatyzację sądownictwa, czyli bo to się akurat udało, ale to zaraz do tego przejdę. Więc no, w sądownictwo powszechnego, tej ustawy kluczowej do organizacji sądownictwa. Nie udało się A uchwalić. Czemu nie udało się uchwalić? Bo Unia Europejska będzie mówiła coś. Będzie problem z Unią. Czyli będziemy mieli To Argumenty były takie, że kolejny spór po prostu że kolejne zarzewie konfliktu. To będzie kolejny nie front. ma co się zdarzyć. Kolejny, kolejny front, z koniem, kolejny szybko. front i po prostu odwracanie uwagi opinii publicznej od rzeczy, które skutecznie dobrze wdrożyliśmy na rzecz tej naparzanki politycznej z opozycją, która będzie broniła starego układu jak, jak Neumana, bo powiedział w doktrynie jego imienia. I to były takie polityczne przyczyny, że ciąg ciągle to było przeciągane więc tych, to co w debacie publicznej funkcjonuje jako reforma sądownictwa jest jej niepełną wersją po wetach prezydenta, bez zwieńczenia, z czego moglibyśmy być rozliczani, bo to nie my podejmowaliśmy decyzję, żeby tych ustaw finalnie nie uchwylić. No ale w polityce I tak jest, że trzeba tak, z różnymi tak, się dogadywać tak tak, 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 jest, ale finalnie jeśli ktoś to, te, te światło zapala, bądź nie, mówi, że wina Ziobry. Nasza wina za to, że zostało zreformowana, a jednocześnie blokowano zmiany, no to, to, to możemy mieć, mieć poczucie, że jednak to nie powinno tak Wyglądać, jeśli chodzi o recenzowanie się. Ale co, zosta co zostawiliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości? No, zostawiliśmy wiele obszarów zinformatyzowanych. Kiedy przychodziliśmy w 2015 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości, padł system elektronicznego postępowania upominawczego po prostu padł. Który Kilkaset, do miliona, kilkaset tysięcy do miliona orzeczeń nakazowych produkował, można powiedzieć produkował, no bo to było z automatu przez system, tylko było sprawdzone formalnie, czy do naroszczenia pasuje i sędziowie no, na potęgę byli w stanie nakazy wydawać. Oczywiście można było potem im zaprzeczyć, wejść w normalny spór. To leżało i musieliśmy poświęcić pierwsze pół roku na to, żeby system z powrotem działał. No ale działa. System, systemy związane z księgami wieczystymi odpis pełny Księgi Wieczystej w internecie dostępny. Notariusze wszystko przesyłały sami do Ksiąg Wieczystych. Problemem, który mieliśmy jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Księgi Wieczyste, takim no, można powiedzieć dobrodziejstwo inwentarza jak swego rodzaju, ustawa o użytkowaniu wieczystym, ono spowodowało, że nagle z, z, ustawa dobra dla Polaków, bo się mogli uwłaszczyć. W niektórych gminach do dzisiaj nie zostało grunty przekształcone. Tak, ale spowodowała ta ustawa to, że są setki tysięcy spraw w księgach wieczystych i to właśnie mało kto zwraca uwagę, że to właśnie Wydziały wieczyste księgowe zostały zarzucone tą ustawą. Oczywiście dobrze, że ta ustawa pracuje, tylko że chodzi o to, że niewielu ma świadomość, jakie problemy organizacyjne w sądownictwie to wyczynią. To już z tego wyszliśmy i teraz za chwilę będzie pan minister Bodnar mógł pokazywać statystyki, że się poprawił. To, jeśli chodzi o W niektórych miastach w Warszawie to też wszystko odbyło się później, niż zakładała ustawa, a są miasta, gdzie praktycznie niewiele się wydarzyło w tym zakresie. No to ciekawe. I, to... i na przykład Zabrze mam taki, znam taki przypadek, gdzie tam wciąż do przekształceń gruntów nie doszło. No to, jest, to, to jest rzeczywiście ciekawe. Nie, 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 nie wiedziałem o tym. Natomiast... Na wiele lat po wejściu w życie ustawy, no bo to ona, to chyba weszła, zabl... ona chyba weszła w życie 18? 8, koniec 18, tak. Koniec no, 18. no to mamy 24, 6 lat. No, upraszczając 5 lat, nie będzie 5 lat obowiązywania ustawy. Wciąż no nie przyjęli są, uchwały są, o bonifikatach. I... Wciąż są dokładnie gminy, gdzie tutaj nic się nie wydarzyło. No ale cóż, ale zakładam, że mieszkańcy nie, nie pogonili wodaże Zabrza w tych, wyborach, w tych wyborach, jeśli chodzi o Radę Miasta. No to chyba im się. Aż nie przeszkadza im ten stan Nie wiem. Sprawdzają. No w każdym razie, idąc dalej, jeśli chodzi o rejestr przedsiębiorców, no Bartku, pracowałeś w TVP i na pewno, jak i wielu dziennikarzy, publicystów, obserwatorów życia publicznego, śledziłeś losy postępowań przed KRS-em. Że nagle były wyrzucane orzeczenia całe, tak? No to czego jest to zasługa? Systemu teleinformatycznego, e który wprowadziliśmy, że jest w pełni zinformatyzowany KRS, każdy może prowadzić swoją spółkę z domu, nie musi jeździć do sądu. E Sprawozdania finansowe też w pełni elektroniczne. E e jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne pełnomocnikom, to miliony miesięcznie, teraz co jest ciekawe? Bo on na się tym chwali, że w tym miesiącu wysłaliśmy pół miliona doręczeń elektronicznych. No tylko, że to wszystko działało, kiedy my rządziliśmy. Również elektroniczne akta prokuratorskie, elicytacje komornicze, też e-akta komornicze. I to wszystko właśnie przy tej reformie sądów powszechnych zmierzało do takiego zwieńczenia, że będą wysyłane pisma przez pełnomocników elektronicznie, będzie ten przepływ szybszy administracyjny i to w dużej mierze ten obieg dokumentów byłby znacząco skrócony, co przyspieszyłoby samo w sobie postępowania, ale już więcej ministerstwo czy ustawodawca nie mógłby zrobić, bo już reszta będzie, zależy od sędziego, który orzeka. Na to też mieliśmy pomysły, ale nie będę o nich mówił, ponieważ one były ocenione jako niepraworządne i ale atakujące niezawisłość sędziowską. Bo na przykład ja bym chciał wiedzieć, jak sędzia często przychodzi do sądu, w jakich godzinach w nim przebywa, jak często jest zalogowany do systemu teleinformatycznego, do obsługi swoich spraw. Ja by to chciał wiedzieć no, jako to, to nie to tylko już, obywatel. To, to już, inwigilacja. No ale to, to już o, byłaby, właśnie inwigilacja. To, to byłby to inwigilacja. Kasło tak? klucz, no właśnie, inwigilacja. Yy, miała być yy, powiedzmy Nielegalna i taka w dużej skali inwigilacja obywateli za rządów prawa i sprawiedliwości, a dziś nawet Adam Bodnar przyznaje, że nie zna takiego przypadku, żeby taka inwigilacja miała miejsce bez zgody sądu. I mówimy o kilkuset przypadkach, i to nawet nie tyle co osób, co przypadkach. No bo jeżeli ktoś był inwigilowany przez dwa lata albo trzy, no to w rejestrze widnieje. W jednym roku, drugim roku i w trzecim roku, więc ludzie sobie to przełożyli, że to jest tyle osób. No nie do końca osób, tylko przypadków, tak, że w każdym roku, jak się zsumuje, to tam wychodzi kilkaset. E, więc e, z dużej chmury mały deszcz, jak e, po czasie można, tę, tę aferę z e, Pegazusem ocenić? Czyli w Polsce mamy do czynienia z tym, e, że są ci, którzy chcą walczyć z przestępczością i korupcją oraz tych których najczęściej dopadają sprawy korupcyjne i wolą, żeby tej walki nie prowadzić w imię właśnie praworządności. Ten obóz reprezentuje aktualna władza, więc ta mistyfikacja z Pegasusem, jedna wielka mistyfikacja, że jest to jakaś afera, służyła tylko i wyłącznie ochronie interesów poszczególnych kolegów Donalda Tuska, którzy, wobec których prokuratura ze służbami zgromadziły dowody dzięki tej metodzie operacyjnej. I oni będą szli w zaparte. Bo chodzi o to, żeby ci, którzy ścigali złodziei, yy, yy, byli sami ścigani, a żeby ci, którzy mieli rzeczy korupcyjne, Kamiński, siedzie, żeby w rozparciu w fotelach sprawa. cieszyli się, że jednak Donald to jest nasz człowiek, naprawdę on o nas tak walczy jak. Doktrynie Neumana słynnej, że przecież jak ktoś jest Donaldem, z platformą szerzej, to włos nie spadnie z głowy, dopóki jest lojalny. W sądach tam, co tam się sądami martwić, byle być lojalnym. To jest doktryna Neumana przecież, tak? I oni będą jako zaimpregnowani na walkę z korupcją, robili wszystko, żeby ci, którzy z korupcją chcieli walczyć, byli pociągani do odpowiedzialności, żeby przypadkiem teraz jakiś funkcjonariusz sobie nie pomyślał, że można badać korupcję rządu aktualnego. I zobacz, Bartek, CEBA ma być zlikwidowana gdzieś tam, jakimś widziałem w policji. No i czy w Polsce za, za dwa lata będzie można powiedzieć, że w Polsce jest korupcja? Skoro nie ma służby, która skutecznie walczy z korupcją, więc jej nie wykrywa. Skoro nie wykrywa, w statystykach nie ma korupcji. Czy jest korupcja? No nie ma, no bo przecież nikogo się nie zatrzymuje za korupcję. No chyba, że tych pisowców za to, że walczyli z korupcją, bo naruszali prawo walcząc z korupcją, tak? I z tym pekazusem ta, ta mistyfikacja jakby pada. Pod kątem faktów, z tego powodu, że na wszystko się zgadzały sądzi, sądy Tuleja, ale okazuje się, że jest sąd najwyższy, ten Laskowski, prezes Izby, bohater też w tvn i pewnie szereg innych znanych twarzy z tych wystąpień. I okazuje się teraz, że Bodnar mówi, że krzywdzeni byli ludzie Pegazusem i my tam krzywdy naprawimy. No to, to kto był oprawcą? No, skoro sędziowie się zgadzali na wszystko, ale oni mają inny pomysł. Oni mają pomysł. Nie, oczywiście, że nie, że tu leja tam zgadzą się, bo on został wrobiony. Teraz jest taka wersja, został wrobiony, tylko że nie do tej komisji pokazuje nie wpuścili. A ja miałem prosty plan na tę komisję. Żeby prokuratura przekazała wnioski. Treść wniosków. No i z treści wniosku będzie można zobaczyć, czy było wiadomo, o co chodzi. Bo sędziowie mogli odmawiać. I niektórzy odmówili. Było kilka przypadków, że sędziowie odmówili, bo przecież dlatego sprawy trafiły do Sądu Najwyższego, ponieważ byli sędziowie, którzy to kwestionowali, tylko że potem wszyscy inni już nie badali legalności tego Pegasusa, czy to jakoś chyba inną nazwę w Polsce ma, tego oprogramowania, które pozwala pobierać dane z telefonu, tak to powinniśmy mówić, że pobiera dane z komunikatorów. Nie kwestionowali, ponieważ Sąd Najwyższy jasno w kilku sprawach zajął stanowisko, że to jest legalna forma. Więc sędziowie skupiali się, tak zakładam, tylko na tym, czy zasadne, zasadne jest przeprowadzenie kontroli operacyjnej. Nie mieli wątpliwości co do, co do legalności. No ale, e, jakby to powiedzieć, e, kiedyś, jak była pani Sawiska, co płakała przy na przyjmowaniu łapówki przez Cebra, potem okazała się być niewinna, no bo przecież ją tam sprowokowano. I kiedyś ty chyba roleski powiedział, że sędzia był nasz, tak? Bodajże u, u pana redaktora Jastrzębowskiego kiedyś taki, tak powiedział. Tak. Że to rzeczywiste, że sędzia był nasz, to sprawa obroniona. I niestety e, zobaczmy, co się dzieje ze sprawą osobom Miranowaka. Nie może ruszyć w sądzie od dwóch lat, mimo aktu oskarżenia. A jest jeszcze kilku innych. No, pan Giertych prowadzi osobistą wendetę od lat przeciwko prokuraturze, ale no jest zainteresowany, bo przecież prowadziła prokuratura przeciwko niemu postępowania prowadzić teraz pewnie już nie będzie prowadziła no bo pan no. Giertych rozmawia z panem Bodnarem o różnych sprawach ciekawych Ale o swoje co, co do Pegazusa jeszcze to zdaje się że obecnie Ministerstwo Cyfryzacji też pracuje nad rozwiązaniami które zostały podobnie ocenione jak, jak ten Pegazus że też próbują podobne mechanizmy zalegalizować czy to jest o wiele dalej idące rozwiązanie ponieważ oni chcą żeby Podmioty, które świadczą nam usługi teleinformatyczne, przetrzymywały nasze dane. I potem, żeby te dane z tej korespondencji były zachowane również z komunikatorów internetowych dłużej i służby po prostu sobie pójdą po te korespondencję, jakimi się będzie chciało. Tak? Czyli nie ma usuwania historii rozmów, tylko tam Nie ma żadnego, rozmów, nie ma żadnego sędziego, żadnych tam nowinek technologicznych, po prostu wejście, podłączenie się do archiwów i tyle. No ale to jest. To jest uśmiechnięta praworządność, Bartek. No, to jest Nie, uśmiechnięte, ja uśmiechnięte dbanie o interes państwa. A yy, a włamanie do, do domu ministra Ziobro, No przecież zobacz, w, w, w tempe gazu, żeby komuś zobaczyć korespondencję z telefonu, to trzeba pójść do sądu, sąd wyraża, musi wyrazić zgodę, trzeba to jakoś za, 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 e, e, zaaranżować i a w Omanie do ministra Ziobro przychodzi 20 funkcjonariuszy z ABW do pustego domu, przez kilka godzin sobie hasają sami, zajmują jakieś tablety dzieciom w innym miejscu. Nawet nie kilka tak godzin, zdaje się, że 20 godzin. No Tam już kilka godzin bez obecności nikogo, mm -hmm, tak? No bo tam mm -hmm. pełnomocnik dotarł, ale to tak, 20 osób, a chyba, a sorry, pani prokurator była na komisji i powiedziała, tak, ale przeprowadziliśmy sąsiada, jakiegoś bogu ducha winnego człowieka, który sobie, no nie wiem, czy jest rolnikiem, czy gdzieś pracuje, bo tam jest taki teren wiejski bardziej. Aby go wyciąga szósty rano z łóżka i mówi: Panie, teraz idziesz pan oglądać dom ziobry, bo będziemy przeszukanie robili, a pan musi być, żeby to było legalne. I wchodzi 20 funkcjonariuszy, kamery zakleja, a zwykły człowiek ma tego pilnować, wszystko. No tak to zrobiono i to tak oni mówią, że to jest legalne. No i jak taki komputer czy tablet sobie jakiś tam znaleźli, czy coś. No to co, co, czym jest Pegasus przy czymś takim? bo tam akurat sąd żadnej zgody nie wyrażał. Pani prokurator, która była zdegradowana kiedyś przez, pa, przez pana ministra, po prostu uznała, że odwiedzi tam pana ministra e, niekoniecznie za jego zgodą. Ale argumentacja jest taka, że stoi mają do tego mandat społeczny, bo wygrali wybory. E, pan co, no, Bartek, no, My wygraliśmy wybory w 15-19 roku. Czy nasz elektorat wielokrotnie wskazywał, że plus. Tego, tego wsadzić, tego wsadzić, Cela tego wsadzić. Plus, tego, wsadzić tak. tego wsadzić, tego wsadzić, tego wsadzić. Przez lata. Nawet jeśli politycznie wydawało się, że ktoś podejmował błędne decyzje, szkodliwe decyzje, to jednak w państwie prawa, w szczególności w prawie karnym, są pewne rygory i procedury. Prokuratura z naszych rządów nie wchodziła do domów, nie włamywała się do domów polityków opozycji, byłych ministrów, bo takie jest życzenie polityczne, żeby były igrzyska tydzień przed wyborami. Czy wyobraź sobie sytuację, że Donald Tusk mm, przebywa w Brukseli? Nawet nie mówię, że jest śmiertelnie chory. Przebywa w Brukseli, jest tydzień pracy, chociaż nie, nie pracuje, więc chyba za dużo. To nie wiem, jaki dzień tam jakieś posiedzenie musiało być, tak? bo poza tym to ostrożnie. I szósta rano. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy przeszukuje wszystkie jego nieruchomości, jego syna, jego córki. A na przykład robi to w sprawie, w której jakiś tam pan mówił o tej torebce, to robię z bedrąką. Zeznania złożone, tak? Coś jest o Tusku? No to, to dlaczego nie? Czy tak było w tej Polsce, takiej, tej, tej, kiedy była, był, był ten autorytaryzm? Czy jednak szanowano procedury? No, moim zdaniem, z prostu... wielu zbyt łagodnie podchodzono do polityki opozycji no, i teraz się to mści. Cóż, e, jakby to powiedzieć. E, pewne standardy wprowadzone dzisiaj e, być może z nami zostaną, kiedy już wybory ta, e, to ugrupowanie przegra. E, bo to zabrzmiało, przesuwa, jak, jak przesu, taka groźba przes, polityczna. jeśli no, zakładam, że no, nie wiem, no, myśli, co teraz sędziowie będą orzekać w tych sprawach, tak czy to było zasadne wejście, czy niezasadne? No to przecież służby, prokuratura. No, korzystał z takiego dorobku, doktryny, do, podejmując pewne dalsze działania. Więc przesunięto granicę bandyterki politycznej, upolitycznienia prokuratury. Teraz niemcy wiem, czy zauważyć, jaki artykuł był o Pegasusie, że zmieniono prokuratorów, bo są oczekiwania na, 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 na in, inne oczekiwania, że mają o, być zarzuty oczekiwania stawiane. oczekiwania są takie, że mają właśnie być zarzuty dla Mariusza Kamińskiego, dlatego powołano nowy zespół, to żeby wyobra przyspieszyć. Wyobra wyobraź Oczeki sobie... O, ja, ja sobie to szybko przełożyłem na realia na przykład okresu PRL, że jest sobie oto minister, który powołuje sobie jakiś tam prokuratorów e, e, i on oczekiwanie ma takie, żeby tego i tego działacza no trzeba posadzić, no to mamy taki cel jest Ale polityczny zauważ, że, o, że dziennikarzom mówią, że że niezadowalające efekty, że mają być zarzuty. Tak, no, no co, te, ten prokurator niemalże, sobie myśli, że jest niezależny? Tak, ja, ja czytałem te artykuły między innymi w Onecie, niemalże tego samego dnia, kiedy była informacja o tym, że jest drugi zespół prokuratorów powołany, było napisane wprost w Onecie, jaki jest cel. Cel jest polityczny, zarzuty dla Mariusza Kamińskiego. Gdyby to arebu przełożyć na y, rządy Zjednoczonej Prawicy, to byśmy mieli wjazd Komisji Weneckiej na chatę. No bo wyobraźmy sobie, że y, prokurator. Prokurator y, mija kilka miesięcy, od y, 16 rok, kiedy się zmieniało ustawa prokuraturze, jest tam maj 16 roku. Jest artykuł, y, że prokur zespół prokuratorski rozwiązany, bo nie ma zarzutów dla Tuska. No wyobraźmy sobie sytuację wówczas. No przecież to y, tylko, że oni, y, oni twierdzą, teraz Polska wróciła na ścieżkę praworządności. Wróciła na ścieżkę praworządności. Prokuratorzy wydają takie rozstrzygnięcia, jakie chcemy, a praworządność to my. Bo prawo będzie takie, jakie my je wyinterpretujemy. I mamy, tak jak powiedział Tusk, taki jaki więc, rozumiemy. Więc to jest ich rozumienie prawa i oni się śmieją ludziom w twarz. E, tym, którzy im zaufali, bo przecież e, część ich wyborców faktycznie twierdzi, że musi rządzić prawo. E, no dobrze. Tylko, że... Ale, ale jakby, wygrali wybory, że dla powiem... nich to jest już podstawowy argument. Pytanie, czy wygrali wybory samorządowe? Bo owszem, najlepszy wynik zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, no ale w największych miastach, że no nie tylko w największych, w wielu w średnich miastach, miastach rządzą politycy jednak reprezentujący tą, tą opcję rządzącą teraz w parlamencie, czy to Platformę, czy tam Lewicy innych. No, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości rządzą naprawdę niewielkiej liczbie miast, jeżeli już są to niewielkie miejscowości. No, chyba jednym z największych jest Stalowa Wola. Więc nie ma takich przykładów miast, które, gdzie włodarze z Prawa i Sprawiedliwości by rządzili. Tak wiele przykładów. No okej, okay. w sejmikach udało się no, nie, chciałem powiedzieć, obronić wpływy, ale to też się nie udało, no bo tych sejmików będzie mniej niż wcześniej, tak, niż w poprzednich wyborach samorządowych. Jakbyś podsumował te wyniki wyborów samorządowych? Czy, on, czy one napawają optymizmem przed europejskimi, czy wręcz przeciwnie? Znaczy, przede wszystkim należy patrzeć, z jakiego punktu wszyscy startowali do tych wyborów. W styczniu to PiS miał być zmieciony, tak? Że teraz miała pójść wielka fala, ale jednak pamiętajmy, że w. W polityce działa coś takiego jak premia dla zwycięzcy przez jakiś czas, że coś się tam zmienia, coś nowego jest. Ludzie często na nowość reagują w taki sposób, raczej jeśli nieobojętny, pozytywnie, to pozytywny. I w tych wyborach tej premii za zwycięstwo Tusk i jego ekipa nie dostali. Wręcz bym powiedział odwrotnie. Ludzie dostrzegają marazm i degrenoglada tej ekipy. To się dzieje po kilku miesiącach rządów zaledwie. Oni nie dowożą tematów, nie realizują swoich obietnic. Z drugiej strony, wiesz, no, obiecali, obiecali swoim wyborcom realnie chleb i igrzyska. Igrzyska marnej, marnej jakości próbują dostarczać, a chleba nie. I prędzej czy później. My się spodziewaliśmy, że może dojść do erozji, jak będą tak, tak rządzili, i ten wynik wyborów należy traktować jako żółtą kartkę dla tego rządu. Mimo, nie, nie, mimo, możemy porównywać wyniki do 18 roku, tylko że w 18 roku nasz obóz był rozpędzony, rozpędzony zmianami. A jeszcze przed COVID-em, przed wojną, gdzie dużo jednak szkód jako Polska odnotowaliśmy i e, też ta przegrana parlamentarna z poprzedniego roku, no wygrana jako byliśmy pierwsi, ale wygrał inny obóz, też wynika z pewnego e, zmęczenia naszymi rządami w ten sposób rozumianymi, że była ciągle ta opozycja, która mówiła, że wszystko zrobi lepiej, że jesteśmy najgorsi. E, no jak to się przez kilka lat mówi, a jest pewnego rodzaju problemy są gospodarcze wywołane tymi dwoma czynnikami, o których mówiłem, to część ludzi daje wiarę, że jednak można inaczej. No tylko, że oni teraz pół roku są i wszystko... Tak długo mówili, że będzie lepiej, że pewne rzeczy wydarzą się od razu i szybko i że mają, znają recepty, mają pomysły, przygotowane projekty, no, że część wyborców rzeczywiście zaufała. No i teraz widzimy po paru miesiącach, że jest zupełnie inaczej. Więc uważam, że ciężko jest wskazać w tych wyborach nas jako zwycięzców takich, że w, w triumf, w triumfalnie wygraliśmy już po prostu, w, w, za chwilę byłyby wybory i z, byśmy wrócili do władzy, gdyby były do parlamentarne. Ten wynik na pewno bym powiedział inaczej. Te wybory nie były, kto wygrał, tylko kto przegrał i kto nie przegrał. My tych wyborów nie przegraliśmy. Tusk dostał żółtą kartkę i je przegrał. No jego kolicjanci, niektórzy jak lewica, są już blisko progu, więc oni zdecydowanie tutaj no, nie mogą tego pozytywnie odebrać. Mi się wydaje, że najlepiej podsumował jednak te wybory mimo wszystko Leszek Miller. Wygrali wszyscy, przegrał czerzasty. No, to coś, no, coś takie Każdy jak... ma swoje sukcesiki albo sukcesy. Dokładnie, bardzo, bardzo łatwo jest skazać każdemu, gdzie odniósł sukces, ale z drugiej strony gdzieś każdy przegrał. Tylko, że całościowo patrząc, to jednak, mimo wszystko, przewidywania, że ten rząd będzie tak pędził, pokazywał właśnie to, co obiecywał w kampanii, że okazuje się, że to już nie gra. A teraz przychodzą podwyżki. A miało być o 50% taniej. Przychodzą skutki tych ich polityk europejskich, a przypominam, że ich rodzina europejska e, polityczna rządzi w Unii, to niech oni tam zmieniają te dyrektywy zielonogłodowe, co ich koledzy przecież, nie moi. Ja nie mam telefonu do, do Webera czy do innego, żeby tam mówić, Manfred, no wiesz co, takimi kolegami jesteś. a wiesz, my wróciliśmy teraz jako Polska do pierwszej ligi. Ja muszę pokazać, że coś wdowiozę. No i co? Kto tam dzwonił do tego Webera, coś tam wdowiózł? Nie, on tam po cichutku, tylko poklepany, że fajnie, Donald, teraz tutaj jest agenda do zrealizowania, ale ludzie to będą dostrzegać, kiedy ich deklaracje nie będą korespondowały z rzeczywistością. Ale zdaje się, że w eurowyborach no też wpływy prawa i sprawiedliwości, tu myślę to o Waszej liście, o Waszej informacji, no będą nadal malały. Tak? Już mówi się wprost, że tylu mandatów, ilu w poprzednich wyborach, eurowyborach, no nie zdobędziecie. Wiesz, bo w 19 roku, my, można powiedzieć, w maju 19 roku, byliśmy w szczycie naszego poparcia, chyba. Takiego mierzalnego, realnego, że ta kampania wówczas i te dwie wizje, jednak to była wizja po tej karcie LGBT Trzaskowskiego, tęczowy dygrysek był, te wykłady Tuska takie wierno-poddańcze wobec Unii. Ta koalicja europejska, która była niespójna programowo, że obok chłopa z PSL-u miała być właśnie ta tęczowa flaga, a to, to jeszcze tam pod koniec jakieś były Kompletne wpadki, jeśli chodzi chyba o powódź e, e, to w ostatnim tygodniu i e, e, kompletnie inna reakcja. E, u nas pra, 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 praktycznie kampania zamarła, były sztaby kryzysowe i jakby pomoc ludziom, a tam chyba te pączki rozwozili i była tak. pretensja, że chyba ktoś drożdżówkę zjadł z e, No po pięciu latach jest trochę inna sytuacja. No jednak mimo wszystko te, te, no, pandemia, wojna, Również e, no, to takie wypalenie naturalne e, władzy spowodowało, że nam na ten poziom będzie bardzo trudno wrócić, e, będąc w opozycji. Natomiast, Ale jednak można sobie wyobrazić, że na nie łatwiej jest wam budować no, no, kampanię no, no, niż. No, no, natomiast uważam że, my, uważam, że my te wybory wygramy. Wówczas mieliśmy ma 43%, no teraz może będzie 35, 6, 7. E, uważam, że blisko 40% wynik jest możliwy. Patrząc na to, jak wygląda, wygląda podejście rządu Tuska do tych wszystkich problemów, które my rysujemy jako kluczowe. Ale kampania pokaże. Wiele, 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 wiele się może wydarzyć w międzyczasie. Nie e, e, widać, że Wiele może być prób prowokacji różnego rodzaju. Będzie wielki marsz w sprawie sprzeciwu wobec Zielonego Ładu. No już za kilka dni, 10 maja. Tak, dokładnie tak. Solidarność, my się oczywiście tam pojawimy. Polacy budzą się, jeśli chodzi o podejście do Unii Europejskiej, więc, no, powiem tak. W Pol tam, może tak teraz dla takiego wyborcy, co go nie mógłby zagłosować na PIS, bo tam rządziliśmy źle, tam ta praworządność i tak dalej. Dobrze. No to jest rząd Tuska w Polsce. Jest sobie rząd Tuska. No ale jak jest taka pani Tun, która mówi, że ona będzie pilnowała, żeby były interesy unijne przestrzegane, a polskie nie, no to. To może warto, żeby w tej Unii ci pisowcy tam trochę dociskali tych komisarzy, żeby jednak coś tam dla Polski było więcej. Bo jednak, mimo wszystko, no, niezależnie od tego, czy jesteśmy z prawicy, czy lewicy, to wydaje mi się, że po to wysłałem posłów do Parlamentu Europejskiego, żeby w pierwszej kolejności pilnowali, żeby sytuacja życiowa, rozwojowa była, jak, żeby decyzje, Unii Europejskiej był w pierwszej kolejności najważniejszy dla Polski, dla naszego regionu, ale w Większość tych decyzji Unii Europejskiej by nie zaszkodziła, bo jednak mimo wszystko Polska jest europejskim krajem i się swoich tradycji europejskich nigdy nie wypierała. Zobaczymy, w jakim kierunku te wydarzenia będą zmierzały, zobaczymy, jakie będą eurowybory, wynik euroborów. Będziemy to wszystko analizować, komentować i z takimi gośćmi oceniać. Bardzo dziękuję za rozmowę na przekanale. Naszym gościem był Sebastian Kaleta, poseł suwerennej Polski, wcześniej wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję także widzom za, za uwagę, za poświęcony czas. Wspierajcie przekanał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. No i oczywiście klikajcie w dzwoneczek otrzymacie wtedy powiadomienia. Wspierajcie kanał na Patronajcie, ale także bezpośrednio. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie tego materiału. Życzę spokojnego wieczoru, czy też dnia, w zależności od pory dnia, kiedy nas oglądacie. Wszystkiego dobrego.